33. posiedzenie sesji Rady Gminy. Witam bardzo serdecznie koleżanki i kolegów radnych. Witam serdecznie pana wójta, panią skarbnik, panią kierownik od nauki i finansów. Witam media, witam szczególnie państwa sołtysów. Pozwolicie, że minutą ciszy uczcimy śmierć kolegi Edwarda Lata, sołtysa wsi Brzozów Nowych i Dawidowa. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie radną powiatową, a zarazem wiceprzewodniczącą panią Agnę Draga. Witam bardzo serdecznie pana Sławomira Tomaszewskiego, przedstawiciela agencji. Witam panią Agnieszkę Banaszczę, dyrektora samorządowego przedszkola. Witam panią Emerytę, dyrektora szkoły podstawowej w Miłowie. Witam gospodarza tego obiektu, pana Waldemara Cubiela. Witam komendanta, kierownika posterunku policji w Miłowie, pana Marka Jakubowskiego. Witam komendanta gminnego OSP, pana Sylwestra Roga. Witam żonę, muszę przywitać jako nową przewodniczącą koła emerytów i rencistów. Witam bardzo serdecznie kolegę przewodniczącego PSL, pana Kasilewskiego-Przemka. I chciałbym serdecznie tutaj podziękować w imieniu rady, a także wszystkich zgromadzonych za poczęstunek sokami i owocami. Dziękujemy bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie panią Anetę Rosko. I witam tych, co nie przywitałem, a więc media. Bardzo serdecznie witam Ekspres Sochaczewski i nasze miejscowe media, koleżanki. Mam pytanie do szanownych państwa radnych. Czy wszyscy otrzymali zaproszenia i co, czy są uwagi co do porządku obrad? Prosi o głos radny Cieślak. Żeby był materiał, ten, który otrzymaliśmy, spójny z porządkiem obrad, to powinniśmy, wydaje mi się, w punkcie 5, w punkcie D, mamy zapisane kredyty długoterminowego, a w materiałach mamy pożyczkę. Także, żeby było, nie jest to tutaj jakaś, jakiś błąd, ale żeby było spójne, to powinno być pierwsze. Czy pani skarbnik wyjaśni to? Znaczenia do wielkiego nie ma, ale zmienimy na pożyczkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ja tą uwagę mam przegłosować? Czy... Aha, dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne uwagi co na porządku obrad? Nie widzę. A więc porządek obrad przegłosujemy. Kto z szanownych państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Asia. Dziękuję. Porządek został przyjęty jednomyślnie. Chciałbym poinformować szanownych państwa radnych, że w dzisiejszych obradach jest udział 14 radnych. Nie ma pana Modrzejewskiego, jest w szpitalu, a więc zwalniał się u mnie i będzie nieobecny. Modrzejewski.
Przechodzimy do punktu trzeciego. Proszę pana wójta o złożenie informacji od ostatniego posiedzenia sesji. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo, polityki, zaproszeni goście. Jakiś czas już tej sesji nie mieliśmy i uzbierało się sporo tego. Szczerze mówiąc, to chciałem na samym początku państwa już zaprosić, jak będziecie wychodzić na przerwę, żebyście państwo zobaczyli, bo w zasadzie to powinien zrobić to komendant gminny OSP w Iłowie, ale ja już państwu mówię, żebyście obejrzeli sobie nowy samochód, jest to nabytek. Praktycznie jeden nowy bojowy samochód średni jako pierwszy nowy w gminie Iłów po wojnie. Przed wojną samochody były jeszcze lepsze, ale też nie były, tylko były tak zwanego odzysku. Nie było nowego samochodu, także tutaj państwa zapraszamy. Mam nadzieję, że komendant ma klucze, pokaże państwu, obejrzy, coś na ten temat powie. Gminy powiatu Sochaczewskiego i miasto podpisały umowę po przetargu na selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jest to obowiązek ustawowy, mieści się w Sochaczewie podatkowi. Proszę państwa, jest to problem. Jest to problem, ale jest to obowiązek. Proszę państwa, jeżeli będziecie mieli jakieś tak zwane większe ilości takich śmieci, to namawiamy, będziemy nas wspierać, pomagać, bo w ubiegłym roku oddaliśmy tych nieczystości 2 tony, czy tam około 2 tony. Nawet, no proszę państwa, a płacimy 1400 zł miesięcznie. No to proszę państwa, taka korzyść jest z tego. Odbyły się spotkania w szkole w Brzozowie Komitetu Organizacyjnego w sprawie organizacji rekonstrukcji zrzutu cichociemnych. Planowany termin 27 maja 2018. Nie ma tutaj dyrektora, bo prawdopodobnie jest posiedzenie zarządu. Nie wiem, pani przewodnicząca, może wczoraj? No to nie wiem, bo dlatego, że tak dowiedziałem się, że taki telefon był, że nie będzie, bo jakieś spotkanie jest tam w starostwie i jeżeli to się spóźni, a teraz nie ma dyrektora, bo wiemy, że ktoś na ten temat powiedział. Proszę państwa, jest to rekonstrukcja, która jest przez Związek Spadochroniarzy wspólnie razem z Fundacją z Płocka chcą zorganizować ten pokaz. Natomiast my jako gmina i szkoła, żebyśmy dali wsparcie, pomoc typu przygotowanie na przykład takiej strażnicówki. Ja byłem tam na tym spotkaniu, gdzie tą rekonstrukcję będzie można odbyć, nagłośnienie. Proszę państwa, na pewno jakiś poczęstunek, bo tam coś bez tego się nie obędzie. Może grochówka z kuchni polowej Wojska Polskiego, bo też rozmawiamy. No i by było to pierwsza taka rekonstrukcja tego rzutu na terenie naszej gminy. Także jest to ciekawa rzecz, natomiast wiadomo, że bez kosztów się nie obejdzie i to by był 27 maja 2018 roku. 22 sierpnia zostało wręczone powierzenie pani Ela Kopka jako dyrektor Szkoły Podstawowej w Giżycach. Oczywiście od 1 września pani dyrektor jest już dyrektorem w Giżycach. Mamy dyrektora, nie ma dzisiaj tutaj. Wszyscy państwo znacie panią Elę, także mam nadzieję, że problemów nie brakuje. Zresztą jak wiecie, po tej reformie oświaty jest wiele zawirowań, ale mamy nadzieję tutaj dzisiaj przedstawiona jako koordynator, ale jest pani księgowa Ania Wojciechowska, troszkę powie na temat finansów, na temat potrzeb, na temat jak to widzimy. Ja nie będę się na ten temat wypowiadał, bo musi to przynajmniej po pół roku coś powiemy więcej na temat, jak ta reforma u nas jest wdrażana. Ale uważam, że nie ma jakichś większych problemów. Rozmawiamy z państwem, z dyrektorami, rozmawiamy, proszę państwa, z rodzicami. Mamy już poobsadzanych dyrektorów, mamy, proszę państwa, nie wszystkie jeszcze arkusze organizacyjne zatwierdzone, zostały zapisane jakieś zmiany. Na pewno nie obejdzie się bez kosztów. Ale nikt, proszę państwa, nie został zwolniony. A takie były obawy.
24 sierpnia podpisaliśmy z panią skarbnik umowę z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Iłowie na sumę 202 458 zł. Proszę Państwa, duchowie OSP w Iłowie przyprowadzili oczywiście ten samochód 5 czy 6, już nie pamiętam dokładnie, września. I proszę Państwa, ten samochód jest cały czas przygotowywany do tak zwanego użytku, kiedy trzeba go odnotować, wprowadzić do przydziału bojowego, dopiero wtedy będzie mógł być użytkowany tak zwany bojowo. Ogólny koszt zakupu, to może pani skarbnik powie, 800 chyba, 9 tysięcy, z tego... Ogólny koszt to jest około 809 400, tam bodajże 58 zł. W każdym razie gmina Iłów z swojej strony dołożyła 360 tysięcy, wojewódzki fundusz 202 458 zł, urząd marszałkowski 100 tysięcy zł i komenda główna Państwowej Straży Pożarnej 150 tysięcy zł. No tutaj jeszcze, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że była biurka przy kościele, to już tutaj komendant niech się pochwali. Była, proszę Państwa, jest, wystąpiliśmy do Orlenu, ale jest odpowiedź na następna, tu prezes mi powiedział 2000 zł, jeszcze nie ma na papierze. Wystąpiliśmy też, proszę Państwa, do nadleśnictwa. W ubiegłym roku nawet nam płacili na konto, a w tym roku nie wiemy, tam pewnie 500 zł może wpłynie. Od brokera ubezpieczeniowego też liczymy jeszcze jakieś pieniążki otrzymać, czyli jakieś tam złotówki jeszcze dodatkowe, proszę Państwa, będą. Ale samochód jest i najważniejsze, i proszę Państwa, nie dołożyliśmy do tego samochodu, tak jak w ubiegłym roku byśmy to musieli uczynić, ponad 500 tysięcy złotych. W niedzielę 3 września odbyły się dożynki w Środowie, gminne. Dziękuję wszystkim za pomoc, za przygotowanie w oprawie, tutaj szczególnie koledze przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, bo wziął na siebie duży obowiązek i ukłon w kierunku tutaj kolegi radnego sołtysa Rzodowa Andrzeja Olińskiego. Dziękuję dyrektorowi Andrzejowi Grabarkowi, strażakom Rzodowa, Ziłowa, Suchodołu, wiele mieszkańcom Rzodowa, dyrektorowi Gowalskowi, Czubielowi z Małgosią, koledze Mariuszowi Szymaniakowi. Dziękuję radnym, sołtysom, Gawieńce, Kosze. Dziękuję księżom Miłowa, Rzodowa i Gierzyc, bo wszyscy nas odwiedzili. Było bardzo ładnie, chociaż jak wiecie, pogoda różna, ale uważam, że ten teatr, ale prosiłbym o uwagę, ten teatr Płocka dał nam taki kunszt, że na przykład przyjechała grupa osób, która dziękowała mi z Błonia. Byli akurat tutaj z burmistrzem Błonia, którego też od wielu, wielu lat znam, zastępcą burmistrza. I proszę Państwa, podeszli do mnie, było mi bardzo miło, że tu szanowny pan Wojtek Dumała zaprosił ich na te dożynki, na ten spektakl. Byli niesamowicie wdzięczni, odjechali, byli autokarem. Proszę Państwa, byłem z tego bardzo zadowolony, że ludzie odbierają to w sposób taki z zewnątrz nawet, którzy przyjechali, odbierają, że nawet u nich coś takiego nie było, a tutaj mogli zobaczyć taki piękny spektakl, który nierzadko można zobaczyć tylko w teatrze. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, bo teatr przeważnie to do teatru się jeździ, a nie teatr przyjeżdża do nas. A my tutaj mamy i trzeba podziękować panu dyrektorowi Markowi Mokrzyckiemu, z którym współpracujemy już ponad 30 lat, jak ja Marka znam. To proszę Państwa, on jest tak otwarty, że powiedział, gdyby Gminny Ośrodek Kultury mógł pomieścić te 150 osób, to oni by przyjeżdżali na właśnie takie występy, bo ta scena teraz już pozwala na to, że można by było takie spektakle wystawiać. Ale ja powiedziałem dyrektorowi, że my mamy też i aulę, na której można by było też pokazać. Czyli można by było spektakl jakiś wystawić na
hali. Można też, proszę Państwa, w plenerze na dworzu. Ja uważam, że to, co było dwa lata temu w Ostrowcach, tu u kolegów prezesa Edwarda, to też było bardzo fajne. Bo rzadko jest możliwość właśnie oglądania takiej sztuki poprzez właśnie aktorów, którzy mają ten swój pomysł i przyjadą na wieś. To jest bardzo miłe i za to z całego serca dziękujemy panu Markowi. Na pewno zajrzy tu kiedyś do nas na sesję, to mu podziękujemy za tą współpracę. 9 września odbyły się zawody gminne Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie. Uczestniczyły 4 jednostki. Jako pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Brzozów. Uważam, że był poziom wysoki. OSP Brzozów pojechała na zawody do Rybna, na powiatowe. Tam nie wiem, to już komentarz, mogę coś więcej powiedzieć na ten temat. Bo nie mogłem uczestniczyć, bo miałem inną uroczystość w Iłowie w kościele. 12 września z panią skarbnik podpisaliśmy umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie budowy w gminie Iłów i Słubice panery fotowoltaicznej do wytwarzania energii pomp ciepła gruntowych i solarów do podgrzewania wody. Udział mieszkańców i gminy do gminnych instalacji to jest 30% ogólnych kosztów. 76 rodzin gminy Iłów, które się zgłosiły do tego projektu, będą, już rozpoczęliśmy rozmowy, będą uczestniczyć w tym projekcie. 36 gminy Słubice i cały koszt tych inwestycji to jest, proszę Państwa, 8 600 tysięcy ponad. Tak, pan skarbnik, tak mi się tutaj coś dokładnie Państwu tutaj powiem. 8 670 639 zł dokładnie. Z tego kwota dofinansowania 6 609 447 30 groszy. I proszę Państwa, jest to ten udział mieszkańców gminy Iłów i gminy Słubice jest w wysokości 30%. Mam nadzieję, że będziemy realizować to w ciągu 2 lat, czyli rozpoczynamy tą inwestycję już, tak na bieżąco, szczerze mówiąc, a będziemy ją kończyć w 2018 roku, pod koniec roku. Ewentualnie, jeżeli będzie trzeba, taka będzie potrzeba, to może przedłużymy, bo trudno powiedzieć, jaka pogoda. Będą to, proszę Państwa, pompy gruntowe, niepowietrzne, fotowoltaika na dachach budynków użyteczności komunalnej, czyli budynki mieszkalne muszą być, bo tam jest najmniejszy VAT, płaci się VAT 8%, a jeżeli ktoś będzie chciał zainstalować na budynku, nie wiem, gospodarczym albo na innym, to jest podobno 23%. Tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Będziemy tutaj wszystkich Państwa informować na spotkaniach z mieszkańcami. Już 3 spotkania się odbyły. Następne 4 mamy 3 października i będziemy Państwa informować. 15% udziału musi być wpłacone do końca października. Następna rada dopiero po przetargu, po uzyskaniu tak zwanych wartości ogólnych, które wyjdą z przetargu i wtedy dopiero będziemy wiedzieli, jaki udział na każdego mieszkańca przypadnie. Niektórzy się popisali tylko na energię, czyli na ogniwa, niektórzy się popisali tylko na pompy ciepła, niektórzy się popisali tylko na solary. Ale tak będziemy to realizować. Podpisana została umowa na wykonanie drogi w zalesie Przerywy 1100 metrów. Trwają wytyczenia, w najbliższym czasie będzie położony asfalt. Odbył się przetarg na wykonanie wodociągu Łady, Arciechowa, Wieniewa, Arciechówka, Wilówki i Rokociny oraz w 2 kwartale 2018 roku 76 bodajże oczyszczalni przydomowych. Proszę Państwa, także z tymi oczyszczalniami musicie Państwo jeszcze, bo ja wiem, że niektórzy tutaj do mnie już przychodzą i pytają kiedy.
Proszę Państwa, w tym roku nie damy rady, bo wiecie, że rok już się prawie kończy. Z wodociągowaniem, z tym pozwoleniami, z przejściem przez Jeżówki, to jest no, makabra. No, tutaj trzeba ukłon i duży podziękować, proszę Pani Wanda, żeby podziękowała Pani Starosta, bo była duża pomoc z tamtej strony, bo gdyby nie, to byśmy mieli problem ze 160 z przejściem do kierunku zasilania, w kierunku Bienie. Powinniśmy już zmieniać kierunek, bo ta Jeżówka przez pola jechać, żeby doprowadzić, proszę Państwa, tam wodę, ale udało nam się uzyskać te wszystkie pozwolenia, te przejścia. Natomiast moja prośba, to do Pani Burmistrz w Bieniewa i moja prośba mocna, bo ludzie niektórzy po prostu mówią, że nie będą chcieli albo przepuścić, albo mają problemy z ogródkami. Proszę Państwa, jeżeli chce się wodę, to nie ma problemu. No muszą. Zniszczenia jakieś będą. Będziemy się starali, żeby jak najwięcej zrobić to przeciskami. Natomiast, proszę Państwa, wszystkie przyłącza. Każdy będzie wykonywał tak, jak się wszystko, ale we własnym zakresie. My nie bierzemy na siebie przyłącza. My robimy sieć. Przyłącza nie możemy włączyć w tym probie przyłączenia do tego. Jeżeli ktoś nie będzie chciał wody, nie założymy dokumentację, zrobiliśmy to, proszę Państwa, żeby później nie płakał, bo mamy takie osoby, które na przykład rodzice nie zrobili, teraz są dzieci, przychodzą i płaczą, że oni tam byli ujęci, ojciec nie chciał, matka nie chciała. Taką sytuację mam z kanalizacją też. Nie będę Państwu tutaj mówił, ale naprawdę to jest nieraz aż niewiarygodne, że mama, ojciec się nie zgodzili, a teraz syn przychodzi, prosi, błaga i my go rozumiemy. Natomiast, proszę Państwa, nie wiem, tak się dzieje, no tak bywa, bo dzieci jeszcze są małe, a rodzice mówią, a nam to jest niepotrzebne. Jak wody jest dużo, tak jak w tym roku, to może nie, ale jak tej wody będzie brakowało, to proszę Państwa, wszyscy będą znowu kierowani do studii do wojny. Na zakończenie apel do Państwa radnych i sołtysów, ale prosiłbym o uwagę, naprawdę skupcie się troszkę, jeszcze chwila, moment. Między innymi o to bym prosił Państwa sołtysów, ja już mam zgłoszenia o to, szczególnie o zalewanie pól. No, mówiłem, że dojdzie do tego, że przyjdą lata mokre, nawet ta spółka na Ostrowka, która była, jak było, tak było, ale w tej środku było koszonych, było pogłębianych, ileś tych głównych rogów było pogłębionych, że teraz nie będzie już nic. Proszę Państwa, Paulinka Talewana już prosiły mnie dwie panie przyjechały z Krakowa. Kolega komentarz może tu powiedzieć, było po powagi. Teraz trochę zarobię. Ja mam do Państwa taką prośbę. Nie mamy spółki, nie mamy wspólnej organizacji jakiejś, która by się tym zajęła, róbmy to samo. Nie utraćmy tego, co zostało przez naszych dziadków czy naszych rodziców zrobione, bo to się zmarnuje, żebyście Państwo wiedzieli, ile ludzi już w tym roku utopiło warzywa. Ile sadów jest zatopionych? Mam taką informację, proszę Państwa, kilka hektarów sadu nie ma odejścia wody, nie ma odprowadzenia, bo ruch nie odbiera. No, trzeba coś w tym sadem, bo zobaczycie, jak przyjdzie mokry lat 7 czy 8, to dopiero Państwo zobaczycie, co to są odwodnienia i melioracje. I ja namawiam do takich, gdzie, żeby już nie czekać, tylko zawczasu przepusty czyścić w lato, a nie czyścić teraz, jak już jest to pełne wody. Proszę Państwa, też mam nadzieję, że Państwo zrozumiecie, że przy drogi zarastają. Tutaj muszę podziękować, bo nie ma z Brzozowa, jest kolega Sołtys, ale muszę strażakom podziękować z Brzozowa, bo poprosiłem ich, nie było możliwości, żeby sami, żebyśmy dali radę i zalecie już 4 dni po pół dnia załatwiłem podnośnik ze straży z PSP Sołaczewa. Przyjeżdżam na 4 godziny i tym wysiennikiem jedną i wszystkie drzewa podcinają. Drzewa się zrosły, żadnym większym samochodem nie idzie przejechać. Nasz autobus rusterka obrywają tutaj. Makowski mi mówił, że rusterka poobrywa. Proszę Państwa, namawiam Państwa, nie trzymajcie tych zarośli, tych krzaków przy drzewach.
przy drogach. Próbujcie sami, żebyśmy to trochę zrobili. Mówcie ludziom, że nie powinnają, bo tak, raz, że asfalt już leci, bo na wieczyskach już tak zarosło, że zesza i korzenie wysadzają. My rowów tam nie ma. No proszę Państwa, makabra, będziemy robić asfalty, a za 4 dni, no to już trochę więcej, 7 lat. Ale proszę Państwa, po 10 latach nie będziemy podmawiać asfaltu. 30 lat temu na Indianowie asfalt pierwszy zrobiony i do cmentarzy. Tak długo te asfalty i te 30 lat, to jest, uważam, powinien asfalt wytrzymać. A asfalty nie wytrzymują ze względu właśnie na zarośnięcie tymi drzewami. Jeszcze raz z całego serca mnie wszystkim dziękuję za udział w tych dożynkach. Proszę jeszcze o to, żebyście zadbali o porządek, bo teraz będzie te jesienne sprzątanie, a sesję będziemy mieli pewnie dopiero za miesiąc, może za półtora. To prosiłbym, takie informacje pójdą, ale Państwo już zwróćcie na to, żeby troszkę tych porządków zrobić w swoich obejściach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, sprawy różne. Kto z Szanownych Państwa chciałby zabrać głos? Prosił o głos radny Czesiek. Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej. To ukazuje, jak silnym państwem była II Rzeczpospolita, a żeby ją złamać, musiało dwóch agresorów leżeć na raz. Skutki okupacji nie były na żadne straty, takie poniosła nasza ojczyzna, o której mamy też pamięć, bo nie kończymy. Dzisiaj zależy, jak będziemy kształtowani, jeżeli będą kształtowane grupy II Rzeczpospolitej w sprzeczności do tego, co kształtowała okupacja sowiecka, czyli tak wkrótce mówiąc, było pasmo, że po wojnie wiele nie ma ziemi, czyli trzeba dzisiaj zupełnie inaczej kształtować młodzież w duchu odwagi, fantazji, bezinteresownej ofiary na rzecz ojczyzny. Taki program już dziś być może się realizuje. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że to co mówię, to do wielu na tej sali to dociera. Właśnie okupacji sowieckiej, ale niemniej jednak takie osoby na pewno są. Szanowni Państwo, odejście w krótkim czasie wielu mieszkańców, dość znanych w naszej gminie, niech Pan uświadamia, że życielskie przemija, nie jest nic na trwałe, szczególnie jest to ważne, gdy konkurujemy ze sobą. A teraz o takich spraw właśnie doczesnych. Szanowni Radni, do końca września składamy jako radni informacje dotyczące czego oczekiwaliśmy, co chcielibyśmy uwzględnić w planowaniu budżecie na 2018 rok. Teraz ja postanowiłem w tym roku zrobić to oświadczenie w formie takiej publicznej na sesji, ponieważ w tamtym roku, jak wiemy, moje pismo nie zostało w ogóle przedstawione w Radzie. Oczywiście nic nowego nie powiem, że chciałbym, ażeby uwzględniono w budżecie na 2018 rok naszego terenu, to jest poprawa infrastruktury drogowej, wodociągowanie idzie w dobrym kierunku. Myślę, że po zrealizowaniu tego wodociągowania te drogi, które są upolne i upadnione, one są nieprzyjezdne po intensywnych opadach deszczu, zostanie jakoś naprawione. I myślę także o tym, że droga na przykład Łady Arciechówek bądź Łady Wola Wadowska, myślę, że któraś z tych dróg mogłaby zostać wyasfaltowana.
proszę to uwzględnić do protokołu. Pieniądze mamy prawe, z kredytu mogą pochodzić. Ja nie muszę ich zaciągnąć, ale szanowna koalicja ma do tego prawo, to niech zaciągnę. A dlaczego o tym mówię? Bo okazuje się, jeszcze chciałem nadmienić, że nie zostało przedłożone moje pismo. No natomiast, no to jest takie dość pozytywne, natomiast te inwestycje to jednak się realizują, czyli warto o tym przypominać, warto o tym mówić. To jest akurat pozytywne. Także w tym roku stwierdziłem, że lepiej tak zrobić. Panie Przewodniczący, moje słowa nie idą często na wiatr. Widzę, że za chwilę będą burzliwe na pewno uwagi co do punktów znajdujących się, ale bardzo dobrze, że na początku dzisiejszej sesji, później są już sprawy mniej ważne. Tak jak ostatnio mówiłem, żeby nie robić czegoś takiego, że ważne punkty zostawiamy na koniec, a mniej ważne na początek, tylko widzę, pan zastosował do mojej uwagi, także bardzo panu dziękuję. Wszyscy wtedy są skupieni, wysłuchają, nikt nie wychodzi na przerwę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosi o głos radny Jakub Czerwiak. W imieniu druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowie, w imieniu własnym, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym, którzy pomagali w pozyskaniu naszego nowego samochodu. Jak również bardzo serdecznie chcę we własnych i druhów imieniu podziękować Urzędowi Gminy, na czele z panem wójtem, bo no niestety, ale pan wójt bardzo pozytywnie tą sprawę przyjął, pomógł nam i dziękujemy pani skarbnik, panu Tomaszowi Mroczkowskiemu, który kilkakrotnie pisał o pozyskiwaniu środków, Arkowi Stańczakowi, wszystkim osobom, które wspierały i pomagały. No, jest tutaj osobą bardzo też do podziękowania jest posła Edward Strażowski. Mieliśmy niejednokrotnie ze mną do Warszawy o pozyskaniu tego samochodu. Jeszcze raz serdecznie bardzo dziękuję naszym druhom radnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o głos i bardzo. Teraz jest obecna dyrektorka Sylwestra Jurka. Powitanie mogli wszyscy śledzić w internecie. To całe to powitanie zorganizowane jest w Łodzi w Głowie. My byliśmy nawet z grupą prezesa, byliśmy po samochód zastąpienia. Także ten samochód był wyprowadzony z opóźnianym sztuce. W poniedziałek przychodzi nam, we wtorek przychodzi nam fachowiec, montuje nam drzwi garażowe, dlatego to się wszystko przedłuża. Jeszcze potrzeba przerzucić te wszystkie sprzęty, które są na starym samochodzie do tego nowego. No i myślę, że w przeciągu dwóch tygodni ten samochód będzie wszystko. Ale najbardziej, słuchajcie, mnie cieszy, bo ten samochód bardzo mnie cieszy, ale najbardziej mnie ucieszyła pomoc w odnalezieniu pensjonariusza z Bachu. To właśnie dzięki strażakom z policji został odnaleziony i zostało uratowane życie człowieka. A wiecie, to nie ma ten z tego się najbardziej cieszy. Jeżeli mam pytania, bardzo proszę, samochód stoi na podwórku, zapraszam. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za wsparcie. Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych. Proszę o głos pani dyrektor Szkoły Podstawowej i mówię pani Ewaryka. Szanowni Państwo, nie wiem, czy dotarło moje pismo do Rady Gminy. Dotarło, tak? Może ja przedstawię pokrótce o co mi chodziło. Skierowałam pismo do pana wójta i do Rady Gminy o pomoc w dofinansowaniu zakupu.
Ja odczytam to pismo. Zwracam się z prośbą o zakup pieca konwekcyjno-parowego, 7-półkowego na potrzeby kuchni w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie. Piec ten jest niezbędny do sporządzania posiłków. Na dzień 25 września pani z kuchni przygotowują posiłki dla 260 osób, w tym są uczniowie, pracownicy i dzieci z przedszkola. Obecnie do sporządzania posiłków w kuchni znajduje się patelnia gazowa, na której można jednorazowo usmażyć 15 takich większych porcji, z tego co się zorientowałam, typu na przykład rotlety schabowe, jednorazowo. I piec gazowy, w którym znajduje się tylko jedna blacha do pieczenia. Przy tak skromnym wyposażeniu przygotowanie tych posiłków jest bardzo utrudnione i przede wszystkim bardzo czasochłonne. Natomiast dzięki takiemu piecowi można by było tą pracę kuchni usprawnić, no i jeszcze bardziej urozmaicić posiłki, bo wiadomo, że można by było piec w nim inne rzeczy. Koszt pieca, z tego co się tutaj orientowałam, jest wysoki, bym powiedziała, jest bardzo wysoki, bo z tyloma blachami, bo koszt pieca zależy od ilości blachy, z tyloma blachami on jest w cenie 18-19 tysięcy. My nie mamy środków w budżecie takich, żeby ten piec zakupić. Kiedyś stołówka otrzymywała dofinansowanie ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Można było to sfinansować. W tej chwili nie ma już takiej możliwości, nawet jednego talerza nie można z tych środków kupić. Dlatego mam prośbę do Państwa, ja wiem, że ten budżet jest taki, jaki jest, ale żebyście Państwo po prostu mieli na uwadze to, że naprawdę nasza kuchnia przygotowuje bardzo dużo posiłków i panie muszą, tak jak na przykład przygotowują kotlety schabowe, to jest ich wymiana kilkakrotnie oleju, no bo wiadomo, że to się nie smaży na jednym i jest to naprawdę bardzo, bardzo pracochłonne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzę chętnych. Może poproszę pana wójta o zareferowanie. Dziękuję panie przewodniczący. To znaczy ja nie będę się ustosunkowała, bo nie mam do tego. Natomiast szanowny przyjaciel, kolego radny Marcin Cieślak, ja nic nie zrozumiałem z tego, co mówiłeś. Przepraszam bardzo. Ja tylko zrozumiałem, że potrzeby są takie i to rozumiem, tylko ja już mówiłem dwukrotnie. Zrobimy wodę, bo tam masakra będzie, bo chodzi o przejścia z wodą. Czy to właśnie kubku, czy to przejście przez te kochane jeziorówki. Ja wiem, że będziemy dużo przeciwstawie robić i nie mówmy na razie o drogach, jakie mamy wody. Powiedziałem, skończymy wodociągowanie i się na tym skupiłem niesamowicie. Prosiłem, błagam, jeździłem, wiecie, pozwolenia załatwić Urząd Marszałkowski, wojewoda i pani starosta. To chwała i tutaj proszę właśnie panią Wandę, żeby podziękowała pani starosta, że uchyliła rąbka mi przez taką, przeszliśmy jakby krótszą drogę, bo jeżeli nie, to byśmy w 18 roku mogli uzyskać dopiero pozwolenie, bo nie ma własności na kilkanaście działek. Jeszcze po komunie to zostało nieuregulowane i do tej pory jest nieuregulowane. Stan własności menoracji, no kochani, to jest w ogóle masakra. I po prostu mieliśmy niesamowite problemy, udało się i chwała za to i będziemy mogli przejść tą grubą nitką, tak zwaną grubą rurą, bo to jest specjalna data, żeby przejść pod tymi kochanymi wodami naszymi, które tam płyną i mam nadzieję, że zasilenie będzie. Jeszcze mało tego, ja Państwu nie mówię, bo nam młodzieży miał wykonać do kilku gospodarstw wodę i dokumentację już mieli i wszystko nie zrobimy, a mieszkańcy Młodzieszyna przychodzą do mnie 3 czy 4 prosili i my im zrobimy. Zrobimy im, bo im woda jest potrzebna, pokażemy, że my zrobimy. Młodzieżyn tego nie zrobił, a my zrobimy. I powiedziałem, że nie, projekt zrobiony będzie, oni też muszą
dołożyć jakieś pieniądze, a od nas jeszcze wzięto na tamte kasy, nie pamiętam ile, bo pańskarzy wtedy nie było, daliśmy jeszcze jakieś pieniądze. Ja nie chcę tu narzekać, nie chcę nic mówić, tylko ludzie potrzebują, ludziom trzeba pomóc i to jest moje takie zdanie. Jeżeli chodzi o podziękowania, to nie ma za co dziękować. Słuchajcie, jest sprawa taka, że samochód był potrzebny. Ja mam nadzieję, że gdyby się udało za 2 lata, czy nie wiem, za 3 pozyskać następne nowe, za taką sumę, to róbmy też te kroki i czyńmy starania. Tu trzeba podziękować bardzo dużo i mocno wsparciu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, koledze komendantowi Piotrowi Piotrowskiemu. Kochani, on ze mną wyjeździł, tam gdzieśmy tylko mogli, to wszędzie był. I dziękuję mu bardzo, że razem z wójtem, wspólnie razem, żeśmy do takiego celu doszli, bo ubiegły rok był makabrycznie odnośnie pozyskania środków. Mało tego, żeśmy wpadli w taki trochę, no nie ład, ale nie będę mówił i co, bo nie ma co narzekać. Stało się tak, jak się stało. Liczyliśmy w zeszłym roku na duże pieniądze, a nie weszły te pieniądze i byśmy dołożyli ponad 560 tysięcy w ubiegłym roku. W tym roku mamy 200 tysięcy stanów i z tego trzeba się cieszyć. Mam nadzieję, że strażacy będą dbali o ten samochód, bo naprawdę jest samochód. Nawet po roku, słuchajcie, samochód wytworzony później, on jest inny. To jest już nie ten samochód, co w ubiegłym roku był produkowany. Mało tego, pojechaliśmy tu wspólnie razem z kolegą Jakubem do wykonawcy i utargowaliśmy około 60 tysięcy jednego tylko dnia. Z tego się bardzo cieszyłem, bo dlatego, że udało nam się taką cenę uzyskać jak nikomu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj na moje ręce płynęło pismo od mieszkańców ulicy Wyzwolenia, od pani sołtys i od radnego. I przeczytam treść tego pisma. Mieszkańcy ulicy Wyzwolenia w Piłowie zwracamy się z prośbą o zajęcie się naszym problemem. Od kilku lat czekamy na remont naszej ulicy wraz z chodnikiem. Jesteście zdziwieni, że powiat pomija zawartą zabudowę przy naszej ulicy. Dziury pieski powodują, że nie ma możliwości ich ominięcia i swobodnego przejazdu, a chodnikiem nie można bezpiecznie przeprowadzić wózka z dzieckiem. To jest skandal, by w centrum Miłowa istniała jezdnia nie do pokonania samochodem bez uszkodzenia pojazdu. W ostatnim czasie pojawił się następny problem, a mianowicie brak sprawnie funkcjonującego odwodnienia. Wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie i kumulacja opadów w ostatnim czasie powoduje regularne zalewanie powierzchni publicznych przy naszej ulicy. Pompowania wody przez mieszkańców oraz strażaków z OSP odbywają się kilka razy w tygodniu. Bardzo prosimy o interwencję we władzach powiatu odpowiedzialnych za istniejący stan rzeczy. Podpisało się 62 moje mieszkańców tej ulicy, a więc tu gorący apel do pani wiceprzewodniczącej Rady Powiatu z jakąś interwencją, że coś takiego. Nie wiem, czy pani przewodnicząca chce zabrać głos. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, rzeczywiście ta ulica i nie tylko zresztą ta, bo i drogi inne powiatowe też wymagają generalnych remontów niektóre. Jest nam to znane, temat jest nam znany i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tyle, że czekamy na decyzję, aby w sprawie innej drogi i Mówiżyce. Natomiast ta droga do Młodzieżyna, no niestety w tym roku nie ma szans na to, żeby był przeprowadzony remont. Czyli ulica Wyzwolenia w tym roku, no niestety nie ma takiej możliwości, żeby była remontowana. Jeśli chodzi o rowy, to tak jak mieszkańcy sami mówią, jest to sprawa bardzo trudna,
bo istniejący ruch nie spełnia swojej roli. Po prostu jak jest duży opad, to woda wchodzi do piwnic. Wiemy. Ale w ogóle na to tego nowe. To jest taki ważny źródeł, to się nawet nie liczy za ruch. No właśnie, i tak trudno jest. Trudno jest odprowadzić ten nadmiar wody przy dużych opadach. Ja oczywiście, to były już składane pisma, jest to wiadome, ale na dzień dzisiejszy no, nie mogę obiecać, że to będzie w najbliższych tygodniach zrobione. Będę jeszcze raz monitorować, będziemy mieli teraz sesję długo, też będę zwracać na to uwagę. To pismo też kierowane jest z pewnością do zarządu powiatowego druga, jeśli nie, to ja zwracuję i dam to pismo. I pani sołtys otrzyma odpowiedź też na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za interwencję. Prosi o głos jako sekretarz. Chciałbym prosić wszystkich państwa radnych, jak i państwa sołtysów, żeby jak najszybciej można było zadbać o własne wioski, które są, mam na myśli, o drzewa, bo miałem sam możliwość w tym roku, w miesiącu bodajże lipcu, jechać na obory i starym samochodem nie mogłem przejechać, więc o wiele mniejszym od tego samochodu. To było na wysokości, no teraz obecnie tego pożaru to było. Tam jest tak zakrzaczone, że nie można przejechać no, mniejszym samochodem niż ty. Dlatego bardzo proszę wszystkich państwa sołtysów, żeby zwrócili uwagę, czy to będą Białkowice, czy osoby, które mieszkają, żeby czyściły, żeby te drogi były przejezdne. Bo są naprawdę nieprzejezdne, które są tak wąskie, tak są tak szacone, zarośnięte, że nie ma możliwości, że... Chcę jeszcze jedno zdanie do pani radnych z powiatu. Mogę jedno zdanie? Do pani radnych powiatowej, pani marszałkowska. Gorącą prośbę mają mieszkańcy, żeby po prostu dla możliwości odwodnienia jakiegoś ku drodze. Bo wiadomo, że nie są winni mieszkańcy, że tam mieszkają, skoro teraz przyszły takie dni deszczowe. No bo jeżeli ten ruch, który była mowa, żeby on tutaj pani sobie powiedziała, on powyżej podwórka każdego, który tam do morzu, a mówię, jak ta woda może tym rowem odchodzić, a jeszcze najprawdopodobniej jest niedrogo. Dziękuję bardzo. Prosi o głos pani radna Pedro. Szanowni państwo, ja mam na pani sołtys, bo to pani jest też skierowane. Jest organizowane spotkanie. Ja zaczęłam to robić już dwa tygodnie temu. W przyszłym tygodniu, ma przyjechać do nas pani dyrektor Dębowska z panem, ze swoim zastępcą, z panem Zielińskim. Ma w tym spotkaniu również wziąć udział pan sekretarz. Rozmawiałam z nim wczoraj, potwierdził, że oczywiście tak. I będzie informacja dla mieszkańców, zarówno w ulicy Wyzwolenia, jak i mieszkańców 18 stycznia, jak i Warszawskiej i Krzyżyka, ponieważ sprawa zaczęła się od Krzyżyka. Tam też są zalane drogi. Był już pan Zieliński dwukrotnie, robił zdjęcia, pokazywał mapy. Tam po prostu jest taka sytuacja, że na mapach nie ma w ogóle rowów w wielu miejscach. Dlatego i poza tym tłumaczono mi, że wygląda sprawa tak, że rowy, proszę państwa, przy drogach nie służą odwodnieniu pól. One służą odwodnieniu dróg, żeby po prostu nie stała woda na asfalcie, tylko żeby spływała na morze. Ale również jest problem, i to pan Zieliński pokazywał mi zdjęcia, w bardzo wielu miejscach są niedrożne przepusty. Za przepusty, i to państwo musicie wiedzieć jako sołtysi i zwróćcie uwagę na swoich wioskach, niezależnie od tego, czy posesja jest położona przy drodze powiatowej, gminnej, czy jakiejkolwiek innej. Za przepusty odpowiada właściciel posesji. Mimo tego, że przepust leży w klasie drogowym, prawda? Ale przepust jest własnością właściciela działki. Niezależnie,
zgodną, którego dnia dokładnie będzie to spotkanie i od razu zarówno pani, jak i pani sołtys dostaniecie informację, kiedy jest spotkanie. Dziękuję bardzo. Prosiła o głos pani sołtys Zbigniewa. Proszę. Chciałabym, bo ja już któryś raz staję na tej sesji i mówię, żeby pan kogoś zaprosił na swoje wódka, żebyśmy tą naszą drogę też pokazali po prostu. No bo ona jest taka, jaka jest i te korzenie już tak wychodzą, jak wychodzą, a jak jedzie jakiś ciężki samochód, to jak do nowego mieszkania wyjeżdża, nie? Pomimo to, że niektórzy mieszkają bliżej tej drogi i mają ciężko. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. I też chodzimy tam, jak wiecie państwo, jest propozycja tych dwóch rond w Brzozowie, czyli zjazd na Ostrowce i ten zjazd tutaj do Seferynowa, gdzie mają być te dwa ronda i jest to już mocno posunięte, bo i tu my tym pomagamy i propozycje są różne. Chodziłem też usilnie o to, żeby wymieniono w Rynku do końca chodnik tutaj w Rynku w Iłowie, zrobiono tylko połowę. Też chciałem, żeby dorobiono do ulicy Leśnej chodnik, no dorobiono tam, gdzie dorobiono, a dalej mówią, żeby skręcić po naszym i my, żebyśmy dorobili, bo to nie bardzo tutaj wchodzi w te, i tutaj by trzeba dokumentacji nie mogą od razu tam zrobić. No i proszę państwa, to nie jest takie wszystko proste. Będzie robione, pani Marto, będzie robiona droga nakładka kładziona. My staraliśmy się, jak wiecie państwo, i są dokumentacje na to, są, jest wszystko, tylko pieniędzy brakuje. Ścieżka rowerowa od Iłowa do kamiona. I mnie to tak pasowało, ale w końcu to znikło ze względu na wywłaszczenia, ze względu na koszty. I po prostu ten projekt poszedł do kosza, na który wydano spore pieniądze. Zobaczymy, ja uważam, że się uda to zrobić. Mam obiecane przez zarząd, Mazowiecki Zarząd Dróg. Tutaj dyrektor Gostynina pomaga, ale ważniejsza jest Warszawa. I obiecują, że dokończą tutaj do kamiona od Igłowa. Ale jeszcze zostały trzy odcinki tutaj, a jeszcze największy problem, to proszę państwa, jest na Wymyślu, gdzie ma być rondo też. Żebyście państwo już wiedzieli, o którym wiem i tam są też duże problemy z tym i duże pieniądze praktycznie na te ronda. Bo mamy te dwie drogi wojewódzkie, gdzie na przykład tutaj jest makabrycznie tu u nas w tej Olszynie, ja to tak nazywam, tam już się skacze i oni dobrze o tym wiedzą i mówią, że muszą, ale nie wiadomo, czy tu nie będzie na tym odcinku zrywany całkowicie asfalt. Ze względu na podłoże, które tam jest i nie wiedzą, jaką technologię jeszcze tam wybrać. Także i dlatego to zostawiają jeszcze na później. No wykonano tutaj ładnie te wyjście, te chodniki. Już teraz państwo widzicie, że z Iłowa wyjazd jest. Oby taki był na wyzwolenie. Ja bym się też cieszył, bo dlatego, że do Targowicy często ludzie jeżdżą i nie mówią, że już nie ma po czym jechać. Mam nadzieję, że uda się to zrobić. To spotkanie, o którym powiedziała pani, pani radna Dorota Bernard, ja uważam, że ona jest potrzebna, tylko pani Bandziu, ja bym prosił o jedno, bo tutaj decyzyjnymi osobami to jest zarząd, musi być zarząd, ktoś z zarządu przyjechał, albo wicestarosta, albo członek zarządu, albo przynajmniej ktoś, żeby był, bo to osoby są decyzyjne, nie mają możliwość wprowadzenia do planu. Dobrze by było, żeby z tym chodnikiem tu zrobić porządek, bo dlatego tym odwodnieniem. Nawet nie robić na dzień dzisiejszy, to nakładka by się przydała, ale zrobić to odwodnienie tym ludziom, bo jak ja słyszę, że po kolei każdy ma w piwnicy wodę i wylewają wodę przez cały tydzień, no to coś tu jest nie tak, ale tam nie ma rogu, tam trzeba zrobić chyba kryty kanał.
albo kryty ruch z odwodnieniami z powierzchni drogi, bo ta droga pójdzie jeszcze wyżej, proszę Państwa. Tam musi być krawędzi, bo te, tam ja uważam, że za nisko pobudowane są domy, ale tak pobudowane i tak, tak nie jest. Dziękuję bardzo. Proszę o głos Radny Ciesia. Wczoraj otrzymałem dopiero pismo. A, to chyba coś innego. A pani kiedy przekazywała takie pismo wczoraj? Tak. No to wczoraj to być może rzeczywiście. Dlatego dzisiaj poruszamy to na sesji. Dobrze. Prosi o głos radny Orlicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szanowni państwo. To właśnie mam głos. Także chciałbym się spytać, bo jak wiecie państwo, przetarg odbył się na salę sportową w Grodowie. A to, co słyszałem, to ma być to ustalone i w ogóle ma nie być w ogóle organizacją. Chciałbym się spytać pana wójta, panie wójcie, czy jest taka możliwość, czy w ogóle, czy to będzie odmówione. Dziękuję. Pan wójt? No tak. Proszę państwa, bo ja tutaj pan dyrektor nie mówiłem, bo ja to pismo na moje biurko też wpłynęło dzisiaj dopiero. Chciałem na ten temat mówić, ale już pan przewodniczący poruszył ten temat. Ja uważam, że potrzeba jest. Natomiast bardzo z punktu widzenia możliwości, bo trzeba to przyłożyć zawsze na możliwości. Oświata, nie wiemy, jakie nam pochłonie środki. Dokładać to, proszę państwa, można, ale sami z czego. To nie jest, jak to mówię, on worek ten dna i musimy mieć te środki. A koszty są znaczące, wręcz to było 20 tysięcy. I proszę, może więcej, bo nie wiadomo, jaki tam ten pierwszy jeszcze ma być. Mogliśmy ten pierwszy, dwa lata temu mieliśmy takich środków, że nie oddaliśmy, oddawaliśmy środki. No ale nie było tego pomysłu, nikt nie powiedział, że to by się przydało, bo na pewno już do tej pory on by był kupiony, bo nie byłoby problemu. A teraz to mówię, że dopiero przed Bożym Narodzeniem zobaczymy, jak nam się budżet będzie, bo ja najpierw muszę pieniądze znaleźć na dofinansowanie dowody. I to jest priorytet dla mnie. Droga wyszła na Zalesiu bardzo drogą. Musieliśmy też dołożyć i dobrze, że marszałek dołożył jeszcze nam i to też muszę państwu powiedzieć, że te środki nie mogły być w innym miejscu, choćby na drogę dołożył nam 75 tysięcy na 150, ale droga wyszła 400, prawie 50 na wzorze z dokumentacjami, ze wszystkim te kilometr 100 metrów, czyli uważamy, że drogą. Dużo drożej idą inwestycje w tym roku, jak szły do tej pory i tutaj będziemy mieli z tego tytułu też problemy. I odpowiadam, jeśli chodzi tu koledze radnemu, proszę państwa, była jedyna możliwość, żeby złożyć dobry wniosek. Ten wniosek dobry dyrektor Andrzej Grabarek przygotowywał z osobą, która jest rządowa, która ma doświadczenie, bo pracuje w Płońsku w Urzędzie Miasta. Kompetentna naprawdę osoba, znana tam, tutaj sporo państwu, poszła tam młoda dziewczyna, uznałem, że ten wniosek będzie przygotowany naprawdę perfekcyjnie. I mnie się wydaje, że tak było, tylko proszę państwa, jak ja patrzę na te rozpatrywanie tych wniosków przez ministerstwo, ale prosiłbym o uwagę, naprawdę nie rozmawiajcie, kolego Mieciu, nie rozmawiajcie, bo naprawdę to tak szepty, ale na szkodę. I proszę państwa, nie wiem, jak będzie możliwość jakiegoś składania wniosku. Sami sobie nie poradzimy. Przetarg wyszedł na 4 miliony 200 coś. Zaraz. 4 miliony 200 z czymś. Są rozbudową ze wszystkich. Proszę państwa, jeżeli nie będzie dofinansowania z zewnątrz, to my sobie nie poradzimy. Tyle kosztowała hala w głowie. Tak, wyszedł przetarg. Ja nie mogłem tego mocno zrozumieć, bo tam jeszcze było trochę dróg dołożonych, takich, jak to mówię, zagospodarowania terenu, ale to i tak zrobił. I proszę państwa, gdybyśmy sami wzięli to na siebie, to mamy wędelkę, no to nie ma o czym mówić, bo mieliśmy swoich środków 600 tysięcy i te pieniądze praktycznie mamy, bo tam wzięliśmy teraz trochę, tylko na rozdysponowaliśmy, a mamy zdeponowane 400 tysięcy na koncie. I jeszcze troszkę tych pieniędzy mamy, ale proszę państwa, nam braknie pieniędzy na podociągowanie i to jest priorytet, gdzie musimy dołożyć.
nie ma o czym mówić. I ja mówię tutaj koledzy, na przyszły rok będziemy próbowali, ale dobrze by było, żeby było jej dofinansowanie. Jeżeli tego dofinansowania nie będzie, a żadnego, żaden program się nie pojawi, to nie wiem, to będzie decyzja należała do rady, czy budujemy z własnych środków. Bo to trzeba przyznać, że można obniżyć koszty o, nie wiem, o 400, o pół miliona, zajmując niektóre rzeczy, ale te 3,5 miliona trzeba na kupce mieć, żeby to wybudować. No i jest to problem. Ja tu na dzień dzisiejszy nie umiem odpowiedzieć. Ja liczyłem, że otrzymamy przynajmniej 1 000 000 zł i w stanie surowym w ciągu postawimy. A jeżeli takie pieniądze nie ma, to proszę Państwa, będzie problem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę kolegę komendanta, proszę kolegę komendanta Sylwestra Roga o zaprezentowanie wozu bojowego, obejrzenie go, ogłaszam 15 minut przerwy. Awarię 12 700, zakup
materiałów i wyposażenia o kwotę 5000 zł dla ochotniczych straży pożarnych, jak również zakup energii o 4000 zł. W dziale oświaty i wychowania zwiększamy plany o kwotę 15000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 900 oczyszczalnie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, kwota 4000 zł. Zakup usług pozostałych w dziale utrzymanie porządku na terenie gminy 3000 zł. W dziale 921 zwiększamy plany z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, czyli kwota 7200 zł z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie na warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży. Dalej, zmniejszamy wydatki majątkowe budżetu o kwotę 100 tysięcy zł. Są to zmniejszenia, które pochodzą z planu dotyczącej rozbudowy szkoły publicznej w Rzutowie Starym. Zwiększamy wydatki majątkowe budżetu o kwotę 269 tysięcy 100 zł i zwiększenia dotyczą zwiększenia planów na zadaniu przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie kwoty 300 tysięcy złotych do kwoty 150, zwiększamy o kwotę 150 zł, czyli plan po zmianach to jest 450 zł. I dokonujemy jednocześnie zmiany nazwy tego zadania, żeby zachować zgodność z zawartą umową, czyli dotychczasowa nazwa zadania to była przebudowa drogi gminnej w Zalesie Kaptury. Obecna nazwa zadania to przebudowa drogi gminnej miejscowości Zalesie Gminy. Dalej, wprowadza się kolejne wydarzenie inwestycyjne, ułożenie kostki brukowej wraz z podbudową miejscowości Przewóz Stary, drugi etap, 37 500 zł. Wprowadza się zadanie budowa budynku strażnicy OSP, czyli to jest wykonanie tynków wewnętrznych wraz z ociepleniem strażnicy OSP i świetlicy miejscowości Łady, kwota 48 tysięcy złotych. I kolejne zadanie 33 600 zł to jest dostosowanie gminnego boiska sportowego w Iłowie do wymogów Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Czyli to jest wykonanie boiska plus wykonanie podłączeń przeciwpożarowych z podłączeniem do rury zewnętrznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Prosił o głos na radny Cieszyn. Ten projekt uchwały jest nie do przyjęcia. Otóż uzasadnię dlaczego. Otóż przed chwilą panie wójcie zajęty był i ubolewał pan nad stratami, jakie rolnicy ponoszą z tytułu podtopień. Natomiast co panu powiem o tych zmianach, jak tak ktoś to zaobserwuje, ma je przed sobą, że te zmiany wyglądają tak, jakbyśmy właśnie nie byli gminą rolniczą. Przekazuje się 7200 na ośrodki kultury, gdzie i tak wystarczająco wydaje mi się, że dużo pieniędzy jest na ten cel przeznaczany, nikomu tu nie umniejszając jego roli, ale uważam, że to jest lekka przesada. Boisko. Czy to było aż takie konieczne? Nie sądzę. Myślę, że wy państwo często próbujecie jakoś te środki tak kombinować, tak komuś dać zlecenie, żeby po prostu takie inwestycje, takie tak zwane liby powstawały. Kolejna sprawa. Wczoraj pan na komisji tej wspólnej stałej no, powiedział taką rzecz, miał, nie miał. I jak sądzę, część radnych też w to nie uwierzyła. Otóż to się dotyczy tego działu 600 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 37 500. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, ułożenie kostki brukowej wraz z podbudową miejscowości Przodów Stary II. I otóż pan powiedział, dzisiaj pan nie próbuje tego zmieniać, że oto pan, Banasiak, no ja się bardzo cieszę, bo on to zrobił, no, w ramach, ja to tak zrozumiałem, czynu społecznego, za darmo tą kostkę brukową położył. Otóż
Kto wierzy dzisiaj w takie właśnie obłudne stwierdzenia pańskie? Wiadomo, że być może nie wziął, nie zafakturowaliście tych pieniędzy, ale na to ten pan inną jakąś wygra znowu jakiś przetarg, bądź będzie musiał dokuczyć tu radnemu opozycyjnemu i znowu mu gdzieś działkę i kupić. Tak te układy wyglądają. I takie obłudne stwierdzenia, jacy to są wspaniali nasi tu przedsiębiorcy i bezinteresownie ułożyli kostki. Ja mam tutaj jeszcze, nie mogę czasami takich stwierdzeń wytrzymać, muszę wychodzić wcześniej, bo mówię siedzenie i w ogóle słuchania czasami zbyt długie siedzenie właśnie z komunistami to do niczego dobrego nie prowadzi. Proszę, żeby to nie chciałbym, żeby taka obłuda gdzieś. No, tacy są wspaniali, że przedsiębiorcy pomagają bezinteresownie, to skąd tyle później bierzemy na gminę. Tutaj myślę, celowo jest przyspieszona ta budowa budynku strażnicy OSP ze świetlicą wiejską w Ładach i właśnie włożone to, no bo to jeżeli tego nie poprę, to zaraz narracja będzie taka tam środowiska. No proszę, tu strażnicę budujemy na jego terenie, świetlicę wiejską, chcieliśmy tu wykończyć, a on proszę tego nie poparł, bo tak to się właśnie organizuje. Jedyne co bym poparł, to rzeczywiście, bo to wiem, że to jest, no ludzie, no przecież to nie raz się mówi, tą drogę zalesie kaptury, ale za to, że tak jest pomieszane. A to po co jest zalesie kaptury? Już nie, aha, no to jeszcze, to ja tego nie wiem. Mówię, ja sam nie wiem. I wodociąg, tak, oczywiście, ale to na wodociąg to będziemy za chwilę do tego nie wiadomo jeszcze jak to się skończy, bo zobaczymy jak czy te kredyty zostaną czy nie. To na razie wszystko niby tak, ale za chwilę dopiero. Dobrze, dziękuję bardzo. Prosi o głos radny Koliński. Ale to się daje to, że on to idzie do na fakturę, nie poza stołem, nic się nie z tego, tylko normalnie księgowanie. A że ten dokończenie tego drugiego etapu, nawet nie było pieniędzy, to robiliśmy na etapie. A druga sprawa to jest tak, kolego Marcinie, nawet zrezygnowałem z parkingu przed ośrodkiem zdrowia, do zdrowia na temat swojej wody. O, dziękuję bardzo. Czy chciałby jeszcze ktoś głos zabrać? Proszę o głos pan wójt. Proszę państwa, kolega radny Marcin to tylko gada po to, żeby gadać. Bo tego w ogóle sensu nie ma. Kochani, musieliśmy dokończyć tam kawałek tej kostki, bo podzieliliśmy na trzy etapy. Pierwszy etap wykonano z kostki, którą dałem tutaj, była 3 lata, leżała na koło Marka Domu Weselnego. Mówię, weźcie tą kostkę, chcecie, zróbcie, połóżcie ją za darmo. Jeszcze dokupił Kalisiak, Banasiak zrobił gratis. Było rozpoczęcie takiego czynu społecznego, jak to kiedyś się nazywało we Szczynie. Później drugi etap jest naszych środków i teraz trzeci etap jest dokończony do tak prawidłowo. Wiecie, ta piękna tam jest droga, naprawdę miło jest popatrzeć. Za niewielkie pieniądze, bo to nie są jakieś ogromne pieniądze. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, kochani, bo tam ktoś mi też powiedział, po co te Łady? Proszę Państwa, 30 lat temu sprzedano Łady szkoły. Ja pamiętam, byłem wtedy przewodniczącym rady. Jak sprzedawaliśmy tą szkołę, to obiecaliśmy ludziom, że pobudujemy w tamtym rejonie jakiś budynek, który będzie do dyspozycji wiejskiej. Budowano przez tyle lat, nie pobudowano, bo na Wieniewie już było, nie wiem, 2000 pustaków, czy 5000, a działki nie było. I ten Wieniew, no po prostu nie miał sensu, bo to niby miało być w Czynie, miała wieś tutaj koleżanka Marta, to może nawet nie pamięta, ale mój szanowny pan Gabryś Jaśkiewicz na pewno pamięta, bo jest tyle lat tutaj sołtysem. I proszę Państwa, cały czas było tak, że nie było
możliwości. Żeśmy dali taką możliwość po podzieleniu tych działek, które tam były. Jedną działkę wydzieliliśmy bardzo ładnie. Teraz mamy w stanie i proszę Państwa, co chodzi, ja się będę się rozgadywał. Potrzeba na pewno taka jest, żeby ludziom pamiątkę zostawić, bo gdyś ugasić, dopóki udostępnia swój lokal, bo to jest jego lokal, dla zebrań, to jest jeszcze zebranie zorganizować. A zobaczycie, za 3 lata przy Dysiu odejdzie gasić na emeryturę, tam to będzie sami albo oddaj, nikt nikogo nie wpuści. I decyzja była, jak powstała tam strach, żeby jednak to. Proszę Państwa, dlaczego tylko i dlaczego ocieplenie zewnętrzne? I proszę Państwa, założyliśmy światło. Założył kolega Andrzej Wojciechowski za darmo, kupiliśmy tylko materiał, za jakieś niewielkie pieniądze. Mało tego, proszę Państwa, tam będzie potrzebny, zaraz trzeba będzie założyć na tym dachu panele. Musimy przenieść tam jeszcze tą wieżę, ten nadajnik, który jest u Kamińskiego, co się stworzył. Tego nikt nie widzi, kolega Martin tego nie widzi i on nawet nie pomagał w tym temacie, tylko być może jeszcze przeszkadzał. Bo nie dało się zamontować gdzie indziej, bo musieliśmy u Kamińskiego zamontować, żeby po prostu ten sygnał puścić. Mało tego, proszę Państwa, jeżeli kolego radny chcesz pomagać, to weź tutaj, zrób coś takiego, że będzie widać swoją pomoc. A ty tylko gadasz, a nic też nie zrobisz. Ja to się w ogóle nie wiem. No. Dziękuję bardzo. Prosi o głos Jakub Żydera. Chcę podpowiedzieć kolegę Marcinowi, że na dniach chcemy, żeby była ta woda, jest przejdzie do swoich mieszkańców, który reprezentuje i uzgodni, żeby była możliwość przejścia po wodę. To będzie lepiej. I znajdzie zajęcie. Dziękuję bardzo. Mam pytanie dla Państwa radnych. Proszę o głos radny Ciesza. No widzicie radnego, że dalej nie sposób tak przyjąć, bo najpierw zabieracie pieniądze na wodociągowanie, gdzie w miesiącu, może sierpniu już by mogło być robione, gdyby nie całe te. Teraz przychodzi miesiąc, październik i co jest? To taka się aura właśnie stała, jak się stała, że mimo tego, że ja mówię niechętny, ale przykusują się te pieniążki, to technicznie, przez to właśnie, że jest tak wysoki poziom wód gruntowych, być może ja nie chcę tego i być może to już nie ode mnie zależy, tylko od tych, co będą tą wodę te firmy wykonywały, ale może być straszne utrudnienie to, co się dzieje, bo przecież chyba każdy sobie zdaje sprawę, bo dociąg nie jest pozwolenie, nie jest wodociąg zakopowany na 20-30 cm, tylko zakopuje się na 1,80 m. A czy wy sobie zdajecie sprawę, jak teraz jest właśnie, jak na wielu miejscach woda wyszła i nie wiem, jak to będzie. Jeżeli właśnie, takie... o miesiącu lipca, to co zrobiłeś, żeby pomóc, żeby było pozwolenie? Przez takie właśnie cytowanie jeszcze tak było. Dziękuję. Proszę o głos pani Sołtys Zbigniewa. Ja powiem tak, że wiem, co się dzieje z naszą wodą. Mam starostwie, dowiedziałam się wszystkiego, więc dlatego się nie budziłam. Powiem, o co chodzi. Co do tej świetlicy, no to niektórzy nie znają historii tej świetlicy. Ja ją znam, bo mój też był w tym czasie sołtysem. Wiem, gdzie poszły pustaki, wiem, kto wykupił grunt, wiem, kto kazał te pustaki w ciągu się mi zabrać. Wiem, co się stało z babą, wiem wszystko i niepotrzebne są tutaj te słychanki, bo nikt jednak tutaj nic nie wie, co się dzieje. Panie radny, rozumiem cię, że teraz za tą wodę tak strasznie stawiasz, gratuluję, ale do tej pory się na tym nie wstawiałeś. Byłam w starostwie, dowiedziałam się, o co chodzi, wiem, że jest wszystko wykonane, także nie wiem, po co ten spór w ogóle. Czekajmy i trwajmy. Ten rok jest mokry, następny też może być mokry. Każdy jeden może być mokry, będzie problem, na pewno będzie problem, ale spróbować trzeba. Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do dyskusji. Mam pytanie do szanownych Państwa radnych. Czy czytać w całości projekt uchwały? Bo pani skarbnik już to raz zrobiła. Nie. Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Szanowni Państwo, przedstawiam projekt. Rady Gminy i Gminy 28 września 2017 zmieniającą uchwałę budżetową gminy już na rok 2017. Projekt uchwały składa się z 6 paragrafów. Są to dochody,
i są wydatki, a więc w wykonaniu uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. Kto z szanownych państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie. Bardzo proszę o liczenie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Za 8, przeciw 0, wstrzymało się 6. Dziękuję bardzo. Uchwała tej treści przeszła. Bardzo proszę o wynik. Kolejny projekt to jest projekt dotyczący zapomnienia kredytu długoterminowego. Prawie między innymi wejścia, czyli rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową śródlądowego oczyszczania ścieków w gminie Jąk. Proszę Państwa, to są dwa projekty, które idą w ślad poprzedniej sesji dotyczących środków zabezpieczających te kwoty. Czyli jeden kredyt to jest na wkład własny, a drugi kredyt to jest na wkład związany ze środkami unijnymi. I na wkład własny postanawia się zaciągnąć kredyt w kwocie 1 200 000 zł. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Spłata rodzinna tego kredytu nastąpi w latach 2018-2025. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję za przedstawienie projektu. Otwieram dyskusję co do powyższej uchwały. Proszę o głos na tej dziedzinie. Gdyż nie ma takiej pewności, no bo głosowanie się nie odbyło, to nie znamy wyniku głosowania, ale podejrzewam, że zostaną zaciągnięte długotrwałe zobowiązania finansowe i można by rzec, taka kumulacja kredytów i cóż z tego wyniknie? Wyniknie moim zdaniem to, iż niesprawiedliwości stanie się zadość. Możecie oczywiście Państwo zadać takie pytanie, to dlaczego niesprawiedliwość? No przecież będziecie mieli Państwo wodociąg. Ale ja odpowiem od razu, coś takiego powiem. Wie Pani Marto, w których latach zaczęto wodociągowanie gminy Wimowie? W których? W 60. Pani Marto. Ale szansa była w którym Pani Marcinie? Pani Marko. A Pan Marko mnie w których latach był przeciwnik do wyprodukowania tamtego terenu? Pani Anka, 60. Jeżeli wyciągamy sprawy takie dalekie, bardzo dalekie, tak jak związane z tą świetlicą i tym wszystkim, to trzeba się najpierw dowiedzieć, a nie garantować. Bo ja wiem, ja pamiętam jak to było, to było niedaleko, to było 16 lat temu, także ja pamiętam co się działo wtedy, pamiętam jaki był krzyk, pamiętam co się działo, wiem, gdzie te pustaki teraz są. A pamięta Pani, kto Panią zachęcał do tego, że Pani została z Odysą i kto Pani to? Pani to zrobiła, ale poczekaj, znacie ja.
służba jest dobrej bardzo, żeby to nas zmieniła. To pan się podniesie, to pan chce się traktuje. Bo ja mam z nami tutaj, Walaskowi zagrożył, ja cię wsadziłem na ten skorek i ja cię z niego spalę, jak tak byś zrobił, ale miałeś tu z nami walczyć o wodę, o wszystko. A ty co robisz? A ty robisz wszystko pod swoją publikę i tylko dla siebie, żeby cię ołtem osili. Teraz może tylko mają w stronę, a dlaczego się nie zrobiłeś? Dlatego, że powiedziałeś, że ja uprawiam kolego Radnicza. Proszę ustosunkować się do uchwały, a nie polityki. Pani, pani, zobaczymy na tym, że w 60. latach została już ta infrastruktura zrobiona. Kolego radny. Bo zabiorę głos. Proszę do uchwały się ustosunkować. Proszę nie przeciągnąć. Przeciągnąć został spokojony, został przeciągnął dostęp do tej infrastruktury mieści lat 50 lat. To jest uważam wielce niesprawiedliwe. Iż była różnica i to jest właśnie taka refleksja na to, o czym chcę powiedzieć, że jest bardzo niesprawiedliwe, jeżeli jedni mieszkańcy mogą sobie korzystać z jakiejkolwiek infrastruktury kilkadziesiąt lat wcześniej, a innym się tego odmawia. To jest wiele takich aspektów. To jest dostęp do dróg, to jest bardzo niesprawiedliwe. Teraz moja jest dygresja taka, żeby jeżeli jakiekolwiek inwestycje powstają, nie dłużej trzeba było czekać, żeby nie wszyscy mieszkańcy musieli czekać, a wiadomo też, że nie jest możliwe, żeby od razu realizować wszystkie inwestycje, ale nie dłużej niż 10 lat. To by było takie uważam uczciwe. Tak, proszę ustosunkować się do uchwały. Panie wójcie, wczoraj mówił pan, i to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć, wysłuchajcie. O tym, że po 1400 zł zapłacą mieszkańcy za to, że się przyłączą. Ja teraz sobie za cel postawię i spróbuję zrobić wszystko, ale właśnie, słuchajcie, wy ponieśliście, ja uważam, że my z tego tytułu, że nie mieliśmy tej wody tyle lat, podnosiliśmy olbrzymie, uważam, stawę. A, jeszcze, panie Marcinie. Pan pilnuje porządku. Ja tutaj zgłoszę na przetarg na pana Jana Banasiaka, że jak ludzie nam wysłuchają do domu, to tak zawsze on może ten przetarg wygrać i ciągle w naszych mieszkaniach. Nie, no to jest, ja pani rozumiem, jak pani wymieniła opcję, no to wiadomo, że to naprawdę, które są, a tak naprawdę się tak nie lubi śnić. A teraz tyle lat, nie się ludzie, dlaczego nas nie pozwali, jak ludzie śnić, tylko kiedy im wciąż. Pani, pan. Ja nie prosiłam ludzi na zebranie. Prosi o głos Edward Krakowie, przewodniczący komisji. Proszę bardzo. Proszę mi dać dokończyć. Proszę o tym sposób. Proszę dać mi dokończyć. Bo wyłączyli to. Proszę mi dać dokończyć, panie przewodniczący. I mówię, główny cel mojego zadania, bo ja tego nie ukrywałem, jest to po prostu walka ze służbami postkomunistycznymi, które są zagrożeniem dla demokracji, które nie pozwalają rewolucję, a nie to nie ukrywałem, ale przy okazji też widzę, bo możecie, fakty są faktami, z faktami się nie dyskutuje. I proszę zwrócić się, jestem radnym, ile infrastruktury na tym terenie za mojej kadencji powstało. Pani Grażyna zdziwiona. No zdziwiona, bo przepraszam, no, panie Marcinie, pan nie walczył o tą drogę. No nie, ja nie walczę, ja nie mówię, że walczę, ale powstaje. No takie są fakty. Prokuratora generalnego pana Roberta Herlanda. Czy wie pan w ogóle o takim komunikacie? Że te opłaty nie są w ogóle legalne? Wiemy no, o takim komunikacie, panie Marcinie. Czy wie pan, że prokurator generalny, jeżeli takie uchwały.
uchwały będą podejmowane, prosi o to, żeby prokuratorów rejonowych zawiadomiać o tym, że jest istotne, nie ma podstaw prawnych do tego, żeby takie uchwały będzie taka opłata na mnie czy na mieszkańców, to ja takie zadowiadomienie nie mam. Dziękuję. Bardzo proszę. Ja tylko powiedziałem, że ja w pole nigdy nie będę wchodził, ale z tej dyskusji wynika, że radnicy ślad powinni się zastanowić, bo wszyscy są tysięcy jak hotelu, nie zgadzają się, także tak, on się chwali, co tam może, a sołtysi mówią, że niewiele tam zrobił i zamiast dyskutować, to trochę wziął się do roboty, trochę pomagać. A jeśli chodzi o jakieś kłady, na naszym terenie było wodociągowanie i też żeśmy po 2000 każdy zapłacił. Czy to jest legalne, czy nie, ja nie będę wnikał, ale jakiś obowiązek każdego powinien być, żeby mając taką inwestycję, żeby trochę wsparć. A jeśli chodzi, że tak długo nie było wodociągowania tam na terenie nadwiślańskim, to dzięki takiemu panu to się też nazywa cieszyć. A szczegóły nie będę mówił, bo powiedział, że jak w Rady, że tam woda jest niepotrzebna, mają dosyć wody bliższe. Dziękuję bardzo. Pani Bartosiak prosiła o głos, radna. Szanowni Państwo, ja chciałam się odnieść też do tej wody, bo jak słyszeliście w poprzednich moich wystąpieniach, ja obie ręce podnosiłam zawsze za tą wodą, tylko że nie w taki sposób, nie w sposób kredytowania. Nie musiałoby, po raz kolejny mówię, nie musiałoby dojść do kredytowania zaciągniętego na cele wodociągowe. Nie musiałoby dojść, bo tak jak sama napiętnowałam moment i sytuację, gdzie doprowadzono panu w lesie za 55 tysięcy wodę, więc te pieniądze, gdybyśmy tak strona po stronie w budżecie przejrzeli, to wystarczyłoby nam w 100%. Żadnych środków na wodociągowanie byśmy nie musieli teraz poruszać. Nie byłoby takiej sytuacji, jak jest teraz, czy Marcin był winien, czy nie był winien, czy to korzenie rodzinne, czy nie korzenie rodzinne. Nieważne. Ja też mam tatę z ołtysa i w wielu sprawach się nie zgadzamy, ale jest. Tak powinno być. Pani Grażynko, powiem tylko tyle. Nie wiem, co pani rozumie pod słowem walka, czy walczył, czy nie walczył po stronie takiej, czy innej. Gdybyście państwo przeżyli chociaż jedno spotkanie naszej Rady, to wychodząc ze spotkania byście powiedzieli, że no jeszcze tylko do rękoczynów nie doszło. Bo są naprawdę tarcia dość duże i zapewniam, że nikt nie ciągnie wozu w jedną stronę. Nikt. Tak jak ja przyczepiałam się do samochodu strażackiego, to dziś czystym sumieniem mogę powiedzieć, że on w lasach naszych, na terenach piaszczystych, nie sprawdzi się. I to, że panowie mówią, obcinajcie gałęzie, tak, przychylam się do tego stwierdzenia, ale dobrze wiem, że w sytuacjach trudnych strażacy nie jadą w trzech do zdarzenia, tak jak ma to miejsce w naszej jednostce wielokrotnie, tylko czasami trzech idzie z przodu z piłą, z siekierami, torują drogę i dalej reszta ekipy jest potrzebna. Wskakują. Także wiecie państwo, są wiele różnych spostrzeżeń własnych i każdy ma do tego własne prawo. Ja oczywiście również jestem po stronie wstrzymującej, ale nie wodociągowania. I niech państwo radni nie mówią, że na Gilówce nie ma jeszcze wody, ale radna była przeciwna, bo ja nie jestem przeciwna zawodom. Tak jak mówię, ona powinna powstać bez tego kredytu. Ale jestem przeciwna za tak dużym obciążeniem naszego urzędu gminy. Na tą chwilę, właściwie społeczeństwa, bo za chwilę usiądziemy przed podatkami. Także znów będą państwo boczyć się i mówić, że
no wzrosły podatki. No ale ta część, ta opozycja, niestety widzicie jaka jest. W porywach do 6 to jest maks. W porywach. Dlatego proszę nie mieć za złe, że Marcin tam wyciąga tych komunistów. To jest, w ogóle nie podejmuję tego tematu. To nie jest moja sprawa. Ale staramy się naprawdę zgodnie z własnym sumieniem to robić. I dla Państwa również, tak jak ja jestem ze stron nadwiślańskich, cieszę się bardzo, że mam tą wodę. I tak jak Pan Wójt tutaj wspomniał na początku swojego wystąpienia o pieczyskach. Fajnie, Panie Wójcie. Tylko, że pieczyska jeszcze miały tą możliwość zapłacenia dopiero po podłączeniu, prawda? Podpisywaliśmy umowy, jak przyłączę, już mieliśmy do tych domów. A teraz rozmawiamy, że pójdzie nitka główna, ale najpierw Państwo płacą, a później będzie to przyłącze na zasadzie umowy. No Pan Wójt, dobrze, Pan Wójt sprostuje. Pan Wójt sprostuje, bo być może na naszych posiedzeniach również jest taka rozbieżność informacyjna. No bo pieniądze wiecie jakie są, ulotne. Dziś mamy, które już nie mamy, także może się mylę, nie mówię, że nie, może źle zrozumiałam, chociaż aktywnie uczestniczę w tych posiedzeniach. I jeszcze co do tej, jeszcze ostatnie zdanie do kolegi, do kolegi Jakuba. W wielu miejscowościach, gdzie cokolwiek powstaje, czy to asfalt, czy to wodociągowanie, czy jakakolwiek inwestycja, zawsze się trafi ktoś niezadowolony, ktoś, kto nie chce puścić przez swój ogródek. Ale nie ma lepszej osoby w Radzie z ukłonem do Jakuba Zintary, żeby jako mediator wyszedł do społeczeństwa, bo tylko ty potrafisz. Poradziłeś sobie u mnie z doktorem Wiątkiem, to już jest figura. Więc nasi rolnicy z terenów nadwiślańskich myślę, że też ciebie posłuchają. Jesteś... Dobrze, podnoszę mam cudnie. Cieszę się bardzo. We własnym ogródku też dałem. Nie wiedziałeś. Nieważne. Żebym tutaj nie zaburzała ciągu dalszego. Bardzo cię proszę jako radna z terenów nadwiślańskich, mimo że może nie hełpisz się, czy nie lubisz Marcina Cieślaka, to ze względu na dobro, które, żeby nie odciągało się w czasie, pojedź i porozmawiaj, czy to z panem sekretarzem, czy to z panem wójtem i... Na pewno poproszę, nie ma żadnego problemu. Dziękuję, bo uważam za mediatora, że jesteś najlepszy. Ale nie ma problemu. Jesteś najlepszy, dziękuję bardzo. Droga radno, dziękuję. A mam do ciebie prośbę, nie możesz mówić czegoś takiego, że jedziemy do zdarzenia losowego, nieważne jakie by było, i mamy sobie drogę dorować z piłami i wtedy ścinać drzewa. To by tak samo było, jak pani się do tej minuty. Muszą być drogi przyjezdne, nie tylko dla tego samochodu, ale także również dla ludzi, którzy przyjeżdżają w śmieci odbierać. Sytuacje są różne. Ja mi ludzie pokazują, że te porywali u góry oświetlenia, drabinki to mają przejeżdżać. Na pewno to wyśli ten temat wśród swoich mieszkańców poruszał. No to bardzo się bardzo cieszę. Ale... Są bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ale... Właśnie jak i nasze jednostki sprawy. Ale zdarzyć się może wszystko. I siekiera czy piła musi być. Dziękuję bardzo. Ja nie mówię, że nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę o głos Pan Wójt. To znaczy, proszę Państwa, nie możecie dyskutować, możecie się kłócić odnośnie kredytów, kredytowania, ale w zasadzie Państwu już kilkakrotnie mówiłem, żeby wykonać zadanie w PROW-ie, to trzeba 100% mieć środków, a później zapłacić wykonawcy, nadzór, dokumentacja, wszystkie pieniążki trzeba złożyć wcześniej, a dopiero po trzeba złożyć wniosek o płatność i to jeszcze dobry, żeby, bo jeżeli nie, to się może zrozumieć. Takie są umowy, tak to jest sformułowane. I tutaj macie Państwo część kredytu, który będzie oddany w progu z tego około 2 milionów złotych, bo proszę Państwa, powiedzenie takie koleżanko rada, że ze swoich środków powinniście zrobić to wiedzą, to ja po prostu nie, my nic nie zrobiliśmy z własnych środków. Nigdy, chyba że było 500 metrów, 800 metrów, do kilometra, to robiliśmy takie inwestycje z własnych środków, a tak to nic nie robiliśmy, kochani. Ja na uchodzie, jak było wodociągowanie i ten
200 tysięcy. Bo 480 tysięcy kosztował uchodów. Ja pamiętam, bo chodziłem o to. Z tego pozyskaliśmy 400 tysięcy, a tylko 50 tysięcy. Ale wtedy nie było dobrej woli ze strony ŁAD, ze strony Bieniema, żeby tą wodę tam doprowadzić. Bo tak było. Ja nawet mogę osobę dać, gdzie koncepcje już miałem na ŁADę. Ale wtedy trzeba było dobrej woli i wykonać to wszystko na raz. Ale nie o to. Ja, proszę Państwa, bardzo z punktu widzenia kredytu, to proszę Państwa o to, żebyście to zrozumieli, nie robić tu polityki, nie uprawiać, bo to nie jest w tym gra, to jest zabezpieczenie środków pod potrzeby, żeby zrealizować tą inwestycję. To nie ma tak, że my zrobimy, ale nie wiadomo z czego zapłacimy. Musimy mieć z czego zapłacić, później starać się o to, żeby te pieniążki z powrotem wpłynęły nam. I proszę Państwa, uważam, że zrobimy, wykonamy. Ja wiem, że ciężkie warunki są. Ale to nie jest mój wymysł, że ktoś przez te 7 działek nie można przejść z wodociągiem zasilanym. Przecież jak nie zrobimy zasilanie, to po co wodociąg na pieniędzy? To po co nam ten wodociąg? A 2 lata już trwa postanowienie odnośnie własności, o regulować. Po prostu wydania decyzji o pozwolenie na przejście pod tymi jeżdżącami. No, Państwa, to nie jest mój wynik. Proszę o głos na temat. Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Państwo, zwłaszcza z rozpisji Sienia Wiślańskich. Panie Wójcie, zarówno radnej wartościach, jak i mnie chodzi o jedną rzecz. 300 tysięcy zabraliśmy na samochód do dociągowania, zabraliśmy 160 tysięcy z dróg, zabraliśmy. Prosta rzecz. Nie. 360 wykładamy z naszego budżetu na dzień dzisiejszy i nic więcej nie pozyskamy. Na kredytu na samochód... A te 2 miliony to pani jeszcze daje radę. No, ale ja... Ale my mówimy o samochodzie. Panie Wójcie, a tam, chodzi, tam o samochodzie. Pani odpowiada o samochodzie w tym razie. Tu jest 4. Czy mogę skończyć? 1 200 000 trzeba zaciągnąć kredytu, to jest jedna rzecz. I proszę nie wprowadzać tutaj ludzi w błąd, dlatego że 1 300 000 jest na prefinansowanie, czyli to są dwie różne rzeczy. Prefinansowanie to są pieniądze, które musimy wziąć kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest zupełnie co innego. Na te pieniądze, które później dostaniemy z prawa. Na przyszły. Natomiast 1 200 000 to jest pokrycie środków własnych, bo na samochód, wrócę tu jeszcze raz, pieniędzy z kredytu byśmy nie dostali, tak? W związku z czym bierze się te pieniądze z budżetu, bierze się pieniądze, panie wójcie, niech pan zliczy. Proszę państwa, zostały oczywiście, którą jest to, co powiedziała przed chwilą radna wartościa, którą jest to, co mówię ja. Jeżeli się zliczy wszystkie pieniądze, które są po prostu, a to na boisko, a to na klimatyzację, a to na kolejne jakieś drobne rzeczy. Proszę Państwa, drobne rzeczy, jakbyśmy zliczyli, które zostały zrobione, to 1 200 000 nie musielibyśmy brać. I proszę to zrozumieć, że my nie jesteśmy jako radni, którzy będą się wstrzymywać, czy będą przeciwni. Nie jesteśmy przeciwni wodociągowaniu, jesteśmy przeciwni niegospodarności. Dobrze wiadomo, do 25 roku jest, 2025 roku jest ten kredyt do spłaty. Na poprzedniej sesji braliśmy prawie 1 000 000 zł na spłacenie poprzednich zobowiązań. W związku z tym, no proszę się zrozumieć, dlaczego jesteśmy tak, a nie inaczej ustawieni. My jesteśmy przeciwni jakimś rozrzucaniu na prawo i na lewo pieniędzy na drobne rzeczy, a później na ważne rzeczy, to się bierze kredyt. Żeby ludzie wiedzieli, że o, ci radni to są przeciwni wodociągowaniu. Nieprawda. Jesteśmy przeciwni niegospodarności, powtarzamy to po raz któryś. Dziękuję. Proszę o głos radni. Droga pani Doroto. Jaka jest niegospodarność, drodzy Państwo, jeżeli w roku 2016 musielibyśmy do samochodu dołożyć 550 tysięcy? Mówił to na początku sesji Pan Wójt.
Jest tego świadkiem kolega Edward. Jeździliśmy do Warszawy. Nie mogliśmy pozyskać więcej pieniędzy niż 300 tysięcy. Oddawaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego pieniądze płacze prawie, które dostaliśmy. Bo nie było stać naszego budżetu, żeby dołożyć ponad pół miliona złotych. W tym roku pozyskaliśmy 550 prawie tysięcy złotych. Gmina do pana 300 parę tysięcy. Jesteśmy niegospodarni. To jacy będziemy gospodarni? A po to są kredyty, żeby były brane, bo dzisiaj wszyscy biorą kredyt. I nie jeden wójt zazdrości naszej gminie, że tak wygląda i gospodarności naszemu wójtowi, bo to sąsiednia gmina młodzieży, gdzie świętej pamięci moja matka stamtąd pochodziła i jeszcze bardzo często mówią, wy macie wójta. To nie nasza poprzednia wójt, to nie obecna wójt, wy macie wójta. Wy Kujawę dajcie nam do Młodzieżyna, będzie całkiem inaczej. To ja mogę powiedzieć to i udowodnić. Dziękuję bardzo, proszę o głos pani Sobie. A kogo byśmy tu dostali na miejsce? Ja tak szybko, krótko do pani Renaty, pani Doroty. Pani Doroto, to nie jest, i pani Renato, tak, że my jesteśmy przeciwko temu naszemu. To nie jest tak, tylko on jest naszym radnym. My jesteśmy jego sąsiadami. Poczekaj, ale on nam nie daje żadnego wsparcia, że my możemy na nim mieć jakiekolwiek wsparcie. Tak, czy on nas poparł kiedyś tutaj na tej sesji, że my chcemy wody, że my chcemy lampy, że my chcemy drogę? Nie. Nie poparł nas. I my nie wiemy też, jak on z wami o was tam walczy, u was o nas. Bo nigdy nam nikt tego nie czytali. Czy on przyszedł chociaż raz od kilku lat i powiedział, słuchajcie, to ja mam ci podpisze, bo ja tyle pism wysłałam w tym kierunku? Nie. On się tym nie zainteresował, nawet nie wie, ile tego jest. Właśnie. I dlatego my nie mamy z nim wsparcia i on nie ma prawa, żeby podpisać po tym, co my same wykonujemy i działamy. To nas interesuje. I panie Marcinie, proszę mnie nie porównać do jakichś tam PSL-ów czy czegoś, bo ja jestem tak samo mocny jak i ty. I nikt tego nie zmieni. Także powiemy tą samą ramkę. Musisz trochę, zanim wyjdziesz wszystkim od PSL-owców, on nie jest, ale dobrze, był pierwszy z miejscu, dobrze o tym wiem. Także musisz się zastanowić, kto gdzie ja działam. Dopiero wyzywać ludzi i poniżać. Bo na razie ja nie jestem, żadna koniczynka nic mi nie przekupiła na razie. Od kilku lat, no czy tam komunistą, no niech będzie. Ja jestem od tylu lat w PiS-ie i tak zostaje. Dziękuję bardzo, proszę o głos. Ja już nie zabieram, ale pani Dorota mnie tu ruszyła. Niegospodarna. Ta niegospodarna, no pani się śmieje. Bo pani się śmieje, pani przyszła dopiero tutaj na gminę i pani będzie ubliżać niegospodarną. Już panią w zeszłym roku 7 km dróg, to jakie pieniądze z gminy. W tym roku wiosek przechodzi jeden, który mówi o 6 milionach na gminę. Około przyjdą na dwie, bo musimy się wesprzeć. Mało tego, dwie drogi mamy następne już wprowadzone do planu. Ja będzie, bo nie wiem. Z halą nie wyszło? Wyszłoby. Wyszłoby, tylko zmiany polityczne nie pozwoliły na to, żeby wójtowi Kujawie, który jest w PSL-u, dać pieniądze na salę. I to zrozumcie to wszyscy, bo dlatego, że ja już wiem, mam takie informacje, że gdyby był inny układ, to byś miał pieniądze na tą salę. A tak to nie będziecie, to już mi ktoś wczoraj powiedział, że nie dostanie tych pieniędzy, bo on jest bo polityka. I ta polityka nas gubi, tutaj gospodarność gospodarnością, a polityka polityką. Natomiast gdzie będziemy mogli, tam będziemy wchodzić i będziemy się starać. A o samochodzie to nie wspominajcie, bo to hańba za was, moje drogie panie, hańba, że niestety samochodu. Patrzcie, teraz dwa pożary, ja nie mówiłem o tym, to jest takie nieszczęście. Na nas poszło już 15 tysięcy kurczaków. Chłopaki nie dali rady uratować ze względu na to, że gdyby może wcześniej pojechali z 15 minut dobrym sprzętem, to by odcięte kurczaki by zostały. Teraz wczoraj podjęliśmy decyzję o tej pomocy. Następny budynek nie mogli dojechać do budynku warszawiaka, który się palił na oborach. Kochani, to są nieszczęścia, a gdy się las pali, ja się dziwię tylko na leśnictwu, że daje 500 złotych strażakom na samochód, kiedy oni ratują za miliony. Bo jak się pali las, to są miliony. No taka prawda i to jest taka niegospodarność. Tylko sprawa do uchwały. Bardzo proszę. Bo odbieramy od tematu, ale jedno słowo. Panie burmistrzu, pan ostatnio jest osobą, która może mówić o politykowaniu. Rozmawialiśmy, pytałam się na przykład o drogę na Olszowcu. Kiedy będzie? Czemu pan nie składa żadnego projektu dla radnych, którzy mają inne przekonania niż pan? Bo radny należał?
Nie, należałoby patrzeć na wszystkich jednakowo. Moi mieszkańcy takie same podatki płacą. Ja to patrzeć, jak pani ta dzień się podoba. Nie, mnie się podoba to, co jest w porządku. Nie. I tak jak wczoraj poparłam kredyt z BGK, to tak poprzednio. Ale powiedziałam wczoraj, że głosowałam za kredytem z BGK, bo wiadomo, że to jest prefinansowanie i to jest potrzebne. Ale za niegospodarnością powiedziałam, że nie będę głosowała, to nie będę. A pan powiedział jasno mieszkańcom wsi Olszowiec, że dobrą mają taką radną, to nie będą mieli drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wiecie w sprawie uchwały? Tak, ja mnie to bardzo dziwi, że niektórzy właśnie radni i przeszkadza im samochód. Nowy samochód dostała gmina czy straż i im to przeszkadza. Czy to jest personalnie brzydko, jak to media pójdzie, że im nie chce samochodu nowego. Jak to w ogóle powiemy, powiat czy tego, to my żeśmy wam tutaj pomagali, żebyście wywalczyli taką rzecz. Nie, to nie pasuje. To najlepiej było kupić taki traktor, wóz dla gniazdy, gumice, włosa i ja za to brałem. I wypadek podawał. Bo taki środek, taka rzecz, jedna ziemia do tego zbiera, żeby gmina coś miała, to coraz gorzej, gorzej. Jedno z tego to by wyższe wody umożliwiło, bo komuna zrobiła tamto, a my zrobiła tamto. No i jak mi możemy tak działać? Słuchajcie, co komuna była dawno, przeszła, minęła, działajcie dalej, idziemy do przodu. Czy jest tak, czy jest inaczej, a nie. Nie do temu utrudnia, w ogóle to jest niemożliwe takie rzeczy. To nawet wójt nie może tego prowadzić, no bo ciągle brakuje coś. No. To nie jest tak. No. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani Skarbnik. Proszę państwa, ja bym chciała podsumować tę dyskusję i tak powiedzieć swoje tutaj przekazywanie wiadomości jeszcze a propos tej wody. Teraz wyszedł ponad 4 miliony złotych na całe zadanie. Ale proszę o posłuchanie. Z tego to niesłuchania wychodzą właśnie wiele niezrozumień i niejasności. Wczoraj wyszedł ponad 4 miliony złotych. Na wodociąg to jest wartość 2 miliony 900. Środki zabezpieczone dotychczasowego planu to są środki własne, ponad 100 tysięcy. Środki w postaci kredytu 1 200 000 złotych, kredytu pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1 400 803 złote. Ale proszę państwa. Bardzo proszę o uwagę. To są środki oczywiście niewystarczające do podpisania umowy. Może nie będę tłumaczył, bo widzę, że zainteresowanie jest zbyteczne po prostu do tłumaczenia. Więc proszę o głosowanie. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Projekt uchwały przeczytała pani skarbnik. Mam pytanie do pani starannych. Czy czytać ponownie projekt? Bardzo proszę. Niegospodarnością, tak jest pani Dorota i ja za tym na pewno też za tą niegospodarnością, bo te 1 200 000 to spokojnie by się dało i gospodarowanie trzeba by było zaciągać kredytów. A jeszcze jedno tylko zdanie. Macie teraz właśnie przykład tego najlepszego. Byłaby za 300 tysięcy nowiutka koparką ładowarką. Wystarczyłoby uprawnienia zrobić ile taką koparką ładowarką, wiem, bo mam sam starego trupa, niektórzy się nie widzą, ale ile można rzeczy pomóc, poprawić, a tak sobie wyobrażam nowy tylko nie trzeba by było faktur właśnie lewych ustawiać, tylko w gminie by operator był przeszkolony i jeździł. Po mostkach, po rowczach, by za groszy, za paliwo, byście za to właśnie dziękuję. Mam pytanie do szanownych pani starannych. Czy projekt mam czytać? Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że przedstawię całości projektu uchwały. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Tak jak tu pani skarbnik powiedziała, uchwała składa się w 5 paragrafów. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu chodzi o kredyt
1 200 000 zł. Kto z szanownych Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przetrzymanie dłużej, żebyśmy dobrze powiedzieli. Kto jest przeciwny? Jeden. Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Za 8, przeciw. 1, wstrzymało się 5. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Bardzo proszę o następny projekt. Drugi projekt to jest projekt w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Jemów zaciąga pożyczkę w 2017 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1 413 803 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowego oczyszczalni ścieków gminy. Zabezpieczeniem spłaty ustanawia się wekslem w formie in blanco. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2018 po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Na podstawie zawartej umowy z dnia 30 maja o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu. Nie widzę. Zmęczeni jesteśmy. Pytanie do szanownych Państwa radnych. Czy czytać jeszcze raz? Nie. Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały wygląda w sposób następujący. W sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Projekt składa się z 5 paragrafów. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Za 11, przeciw, 0, wstrzymał się 3. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu 6, a więc złożenie informacji finansowej za pierwsze półrocze i opinii RIO za pierwsze półrocze wykonania budżetu. Bardzo proszę Państwa. Odniosę się do informacji, uważam, bardzo krótko, bo jest to informacja do wiadomości Rady. Między innymi przedstawię dochody wykonane i wydatki za pierwsze półrocze 2017 roku. A więc na dzień 30 czerwca plan dochodów to była wartość 25 550 334 zł, wykonanie 14 328 876 zł. Wydatki natomiast 25 750 334 zł, wykonane wydatki 12 455 963 zł. Planowany dotychczasowy deficyt w kwocie 200 000 zł stanowił wykonaną nadwyżkę w kwocie 1 872 000 zł. Przychody budżetu to wartość wolnych środków w kwocie 201 920 zł. Rozchody, czyli planowane spłaty, które zostały dokonane w pierwszym pół roku, to wartość 521 700 zł. I stan zobowiązań, czyli zadłużenie na dzień 30 czerwca, to jest 5 462 323 zł.
Odniosę się pokrótce też do wydatków inwestycyjnych, bo myślę, że one są najważniejsze w tym całej sprawozdaniu. A więc wydatki inwestycyjne to jest budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubawka. Plan 120 tysięcy złotych, gdzie na dzień 30 czerwca 2017 roku przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego. Podpisano umowę, płatność za zaprezentowaną dokumentację nastąpi w drugim półroczu 2017 roku. W dalszej kolejności mamy rekonstrukcję studni nr 1 i 2 stacji uzdatniania wody, plan 200 tysięcy złotych. Na chwilę obecną i na dzień 30 czerwca zostały wykonane częściowe prace, czyli związane z wykonaniem otworu studziennego nr 2. Obecnie trwają prace związane z dokumentacją i załatwieniem dokumentów w starostwie. Kolejny temat to jest rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Iłów wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan na półrocze to 317 246 złotych, wykonanie na półrocze to kwota 79 tysięcy złotych. Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 30 maja została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. W ciągu realizacji w drugim półroczu. Dalej, przebudowa drogi gminnej w Zalesie Kaptury. Plan na półrocze 300 tysięcy złotych. Obecny plan to jest kwota 450 złotych. Również jesteśmy po przetargu przed podpisaniem umowy i realizacją zadania. Zakup samochodu średniego ratowniczego dla OSP w Iłowie. Plan na półrocze 772 500 złotych. Zadanie zrealizowano w drugim półroczu, niedawno zafakturowano, zapłacono za ten samochód wartość ponad 809 tysięcy złotych przy również fakturowaniu ze strony publicznej straży. Kolejne zadanie, rozbudowa szkoły publicznej w Brzuchowie Starej, kwota 200 tysięcy złotych, plan na 30 czerwca 2017 roku. Zadanie tutaj w trakcie dalszych prac w związku z wysokimi kosztami przetargowymi. Budowa systemu klimatyzacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie, plan 30 tysięcy złotych i wykonawca 27 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół KURK z dnia 25 września 2017 roku. W składzie przewodnicząca pani Romana Ignacia, członkowie Agnieszka Małkowska i pani Agnieszka Wosma-Czeszkowska uchwalający następuje. W paragrafie pierwszym w wyniku analizy przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Iłów za pierwsze półrocze 2017 roku wydaje opinię pozytywną. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w związku z wykonaniem budżetu za pierwsze półrocze. Nie ma chętnych do dyskusji, a więc przyjmujemy to aplauzem, bo tu głosować nie musimy. Także przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych za rok 2016-2017. Bardzo proszę Panią Anię o przedstawienie. Przez kuratora oświaty na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 prawo oświatowe przedkładamy informacje w zakresie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkoły, dowożenie uczniów do szkół, prowadzenie sprawozdawczości i rozliczenia dotacji, zapewnienie obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół, zarządzenia wydajnych dzieł dotyczące oświaty i szczegółowe informacje placówek oświatowych, które stanowią załącznik do przedstawionej informacji. I teraz, proszę Państwa, ta informacja była przedstawiana na Komisji Oświaty. Dostaliście, każdy z radnych dostał papierową wersję. I chciałam zapytać, czy ja mam czytać, czy są jakieś uwagi, to Państwo zapytacie. Czy mam to czytać? No tak Państwo macie, to wszystko macie zawarte w wersji papierowej. To możemy przejść do punktu 10. Rozumiem. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 117 łamane na 29 z 2009 roku Rady Gminy Wyłowie z dnia 24 marca 2009 ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 121 łamane na 30 łamane na 2009 Rady Gminy Wyłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Iłów oraz wypłacenie dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i karty nauczyciela po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W wyżej wymienionych uchwałach wprowadza się następujące zmiany. W załączniku do uchwały w paragrafie 7 ustęp 4 dodaje się w tabeli następującą treść. Kierownik świetlicy 9% do 12,5%. Ja może odniosę się, żeby może wytłumaczyć, o co chodzi. W załączniku do uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli. Paragraf 7, punkt 4 mówi o stawki dodatku funkcyjnego określa tabela stanowiąca wysokość stawek procentowych kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Kwoty dodatków funkcyjnych wylicza się za okrągleniu do pewnych złotych. I tu są stanowiska i wysokość dodatków funkcyjnych określonych właśnie w procentach w stosunku do tej kwoty bazowej. Ponieważ w 2009 roku, kiedy ten regulamin był tworzony, no nie było przewidziane takie stanowiska kierownik świetlicy, a w związku z tym, że zaszła potrzeba utworzenia takiego stanowiska, no należy ustalić też dodatek funkcyjny i ten dodatek kwotowo by się kształtował w takich ramach od 248 zł do 344. On może rosnąć tak jak i inne dodatki, jak zmienia się kwota bazowa określona dla nauczycieli w ustawie budżetowej. Na 2017 rok to jest to kwota 2752,92 grosze i wyliczona w tych ramach procentowych to jest to właśnie w takich kwotach, jak przedstawiłam. I wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Iłów. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Nie widzę. Mam pytanie do Szanownych Państwa Radnych. Czy czytać w całości projekt uchwały, czy nie? Kto jest za tym, żeby nie czytać? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty.
Przechodzimy do punktu następnego. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów. Proszę bardzo, jeśli ktoś ma jakieś pytania do wójta czy radnych, proszę pytać. Proszę o głos sołtysy miejskie. Chodziło o krzaki, czy w gminie macie jakieś terenie, które tam macie, bo tam nikt nie wynajmie, jak nie, to musi się zmobilizować jakoś. Ale u nas jest tak, że nie rozumiemy, to znaleźć, że więcej kobiety na pewno mężczyźni. I chciałbym spytać jeszcze, co zrobić kierunkę z tym wodociągowaniem, bo pytają mnie ciągle niczego, jaka im ma odpowiedź. Będzie w tym roku, czy w ogóle? Dziękuję. Tu widziałem, podnosił zapyt. Proszę o głos Rady Cieśle. Tylko tak jeszcze jedno zdanie, że jeżeli są pasjonaci rolnictwa, to im życzę owocnych siew. Bo teraz tak nie czas, ja bardzo lubię. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciał zabrać głos? Proszę Pana Wójta o odpowiedź. Proszę Państwa, na pewno szanowny kolego w sołtysie Mieciu, woda będzie na Gilówce i to mnie się wydaje, że już niedługo, bo wiem, jak tylko wejdą, to pewnie pierwsza pójdzie, bo jest najkrócej. Jest mokro teraz, zresztą Wisła przybiera, to na pewno jeżeli wejdą, to pierwsze drogą Gilówkę, Rokocina może i te najmniej zalewane odcinki. Natomiast jeżeli chodzi o zaprzeczenia, nie mam kim i czym, bo słuchajcie, tutaj jest propozycja. Ja wcale nie mówię, że nie, bo może być by to kupili taki wysięgnik typu, żeby można było te szaty podcinać, bo widzicie, dlaczego strażaków biorę. Brzozowa strażacy pojechali na zalecie, zrobili mi bardzo ładnie, ale przy pomocy wysięgnika, który PSP zamówiłem, bo innego wyjścia po prostu by nie było. Albo by trzeba było z wysięgnikiem kogoś zamówić i wynająć. Natomiast ja proszę wszystkich, przecież każdy ma grunt przy tej drodze. Ta sama na Pieczyska, szczególnie tam, gdzie jest dobry dzieci do szkoły, to zarastają tak te pobocza, bo te krzaki, to słuchajcie, tak szybko rosną, my sobie nie dajemy rady, my trochę pomagamy na powiecie, bo wiecie, ja teraz jeździłem tutaj z panem Sławkiem Matkowskim i z dyrektorem Andrzejem Grabaczem odnośnie dowozu dzieci do szkoły, ustalenia przystanków i się okazuje, że wiele jest rzeczy do zrobienia. Wyjazdy, poza krzakami, pomór, w zeszłym roku były wycinane, a w tym roku już po 2,5 metra krzaki są. No, na to my nic nie poradzimy, to musimy sobie sami radzić. Tak natura, to natura nas to daje i tutaj się nie poradzi. Ja proszę wszystkich o to, żeby każdy przy swojej drodze, ja nie wiem, ja też mam odcinek przy powiatowej drodze, sąsiadem prawie 800 metrów. Przy moim polu wybiegnie i sami wycinamy sobie krzaki. Nie ma tam jakieś, są może takie małe, bo jak się nie da, to teraz z kosiarką już tam też wycinamy, bo powiat tylko jedzie i pobocza ścina. A raz dalej te krzaki to rosną po prostu już tak, że to jest masakra, ale jak się nie radzą, że wycinie, później trochę randatem się porosi, to one nie odrastają. No tak trzeba to robić, ale my tu nie damy rady. No i proszę Państwa, to nie dopiero teraz, bo to już od dawna, ale teraz coraz gorsze jest te zaszczepienia. Tutaj też kolega Marcin, ale ja nie rozumiem i co innego na myśli, może jeszcze raz powtórzę. Ja tylko życzyłem się w tym. A, to dziękuję. Dziękuję bardzo. Przedostatni punkt. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia sesji. Czy są uwagi co do protokołu? Czy uzgodnione jest zdanie? Czekam na odpowiedź. Czy były uzgodnienia z panią Basią? Nie, jestem w szoku.
Zgoda? Kto jest za przyjęciem protokołu wraz z naniesionymi poprawkami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie. Jeden. Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Ile za? Dziękuję. Protokół został przyjęty właśnie z poprawkami. Szanowni Państwo, pozwolicie, że zakończę, zamknę 33. posiedzenie sesji Rady Gminy. Dziękuję wytrwałym za udział.